Myślę, że sobie zaczniemy. Ja nazywam się Dominik Adamek, jestem psychologiem, na co dzień zajmuję się interwencją kryzysową. Głównie pomagam osobom doświadczającym trudnych sytuacji kryzysów w pracy, bądź też związanym z zdrowiem w kwestiach okołosądowych. Dzisiaj popracujemy wspólnie nad problemem pierwszej pomocy psychologicznej po doświadczeniu traumy i katastrofy masowej. Niestety, przykro mi Was widzieć w tej sytuacji. Chciałbym, żeby ta wiedza, te umiejętności Wam się nie przydały. Niestety, czas pokazuje, że będą przydatne. Chciałbym też zauważyć, że większość tej wiedzy już macie. Dzisiaj popracujemy nad tym, żeby trochę to rozwinąć, trochę się temu przyjrzeć w kontekście sytuacji, z którą mamy do czynienia. Na początku opowiem Wam, czym się dzisiaj zajmiemy. Na początku porozmawiamy trochę o tym, czym jest stres, czym jest kryzys i czym jest trauma. Zastanowimy się, jakie relacje pomiędzy tymi doświadczeniami panują, jakie to ma znaczenie dla pomagania. Później przejdziemy do kwestii zadań pomagacza. To dość istotny aspekt, myślę, że po to właśnie tu wszyscy jesteśmy, ponieważ to ta kwestia, która zdecydowanie różnicuje pomoc psychologiczną, taką jak psychoterapia czy poradnictwo psychologiczne, z interwencją kryzysową czy pierwszą pomocą psychologiczną. Zastanowimy się, co jest naszym zadaniem, pomagając osobom doświadczającym kryzysu w związku z sytuacją na Ukrainie. Kolejny etap naszego spotkania to pierwsza pomoc psychologiczna. Pierwsza pomoc psychologiczna to taki obszar interwencji kryzysowej, kiedy pomagamy osobie zaraz po doświadczeniu zdarzenia traumatycznego, zaraz po rozpoczęciu kryzysu, kiedy coś się stało. To taki moment, który jest mocno specyficzny i bardzo dużo od niego zależy później, szczególnie w obszarze zabezpieczenia przed rozwojem traumy, przed rozwojem zespołu stresu pourazowego w przyszłości. Z tego przejdziemy do interwencji kryzysowej, czyli formy pomocy cały czas bardzo szybko występującej po zdarzeniu, jednak już troszkę bardziej ustrukturyzowanej i trochę bardziej koncentrującej się na wzbudzeniu w kliencie poczucia skuteczności, poczucia sprawczości, przywrócenia mu zdolności do działania. Wiecie, drodzy Państwo, to ten obszar, którym się będziemy opiekować w momencie, kiedy już przyjmiemy osoby uchodzące z Ukrainy, które u nas osiądą i zastanowimy się, co zrobić dalej, żeby wesprzeć je w adaptacji do nowych warunków. Podsumujemy to sobie wszystko i dojdziemy do momentu, kiedy A, wesprzemy osoby w radzeniu sobie, ale B, pomyślimy, jak my, jako profesjonalni pomagacze, będziemy sobie z tym radzić, co możemy zrobić, żeby radzić sobie lepiej. Powtórzę raz jeszcze, ja nazywam się Dominik Adamek i dzisiaj gościmy w gościnnych zarówno murach w moim wypadku, jak i w wirtualnej przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod egidą również Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii z Zabrza. No to pora wyjść od teorii. Drodzy Państwo, nie będzie jej dużo. Pozwolicie może, że będę do Was mówić na ty. Bardzo mi przykro, że Was nie widzę. Brak interakcji jest zdecydowanie niekomfortowy, ale jakoś sobie poradzimy. W zasadzie powinniśmy zacząć od stresu, od tego stanu, który jest wzbudzany przez jakieś wydarzenia, bardzo często zewnętrzne, który powoduje wystąpienie szeregu objawów, zarówno biologicznych, tak i fizjologicznych, jak i psychicznych, zarówno emocjonalnych, jak i w zakresie funkcji poznawczych, no oraz behawioralnych. Stres, myślę, znany nam stan, nie będziemy się temu za bardzo przyglądać. To, co istotne, wystąpienie stresu będzie nam wywoływało szereg reakcji, zachowań, które będą miały na celu poradzenie sobie z doświadczeniem, z którym mamy miejsca. Wiecie, drodzy Państwo, tu problematyczne jest to, że poradzenia sobie wymagają dwie kwestie. Jedno to sytuacja, z którą mamy do czynienia, tak? Czyli ja muszę coś zrobić, żeby stresor przestał działać. Drugie to, żebym był gotowy do działania, muszę obniżyć swoje napięcie, ewentualnie jeszcze podnieść sobie nastrój. To prowadzi do działań, które mogą być adekwatne bądź nieadekwatne. Tak? Czyli jeżeli radzimy sobie adekwatnie ze stresem, to napięcie nam trochę odpuści i nie dojdzie do kryzysu. Jeżeli jednak radzić będziemy sobie nieadekwatnie, a na to radzenie się składają nie tylko nasze własne działania, ale również warunki sytuacyjne czy samo zadanie, które przed nami stoi, wtedy nam do kryzysu niestety
może dojść. Ok. Kryzys rozpoznawać będziemy po tym, że coś się zadziało. Tak, według Bluma i innych w późniejszych również modyfikacjach będzie występowało nam zdarzenie krytyczne, które kryzys nam będzie wywoływać. To coś takiego, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Nasze dotychczasowe sposoby działania nie są skuteczne. Tak odczuwamy silny stres. Specyficznym rodzajem kryzysu będzie ten traumatyczny. On występuje wtedy, kiedy mamy zagrożenie życia. Tak? Czyli wtedy, kiedy na przykład mamy nalot, spadają bomby, ktoś wysada w powietrze obiekty wokół, tudzież wojsko napada i nie wiemy, co dalej. Tutaj mamy do czynienia z traumą. Ta trauma dotyczyć może nie tylko osób, które bezpośrednio to przeżywają. Zauważcie, drodzy Państwo, być może już część z Was pomagała osobom nie tyle uchodzącym z Ukrainy, co tym, które mieszkają w Polsce, a mają bliskich na Ukrainie. Tu też mamy zagrożenie traumą, jeżeli dowiemy się o tym, że ktoś bliski nie żyje, nie mamy z kimś bliskim kontaktu, jego życie jest po prostu niewiadomą bądź jest zagrożone. Tak, czyli kryzys rozpoznajemy po tym, że coś się zadziało. Drugi ważny element, drugi ważny element to utrata równowagi i załamanie dotychczasowych wzorców zachowania. Kryzys wywołuje potrzebę poradzenia sobie. W związku z tym wykonujemy działania, które w naszej opinii albo w naszym zamiarze mają pomóc nam poradzić sobie. To może być, drodzy Państwo, nieskuteczne. Dotychczasowe strategie nie działają. Tak? Bardzo często u osób doświadczających kryzysu będziemy widzieć to, że po prostu nie są w stanie poradzić sobie, robiąc to, co robiły zawsze, żeby sobie poradzić. Czymś charakterystycznym będzie wyczerpanie energii i sił życiowych. Bardzo często, kiedy rozmawiać będziemy z osobami doświadczającymi kryzysu, one będą zrezygnowane, nie będą miały energii, po prostu zaprzestaną działania, tak, w poczuciu beznadziei. To trudny stan, szczęśliwie można z niego wyjść i można osoby w tym wesprzeć. Odczuwać będziemy w kryzysie dyskomfort psychiczny, tak? Subiektywny stan. Kiedy będziemy pracować z osobami doświadczającymi kryzysu, dość istotnym będzie, żeby zweryfikować stopień realistycznego, takiego adekwatnego spostrzegania zdarzenia i konsekwencji. Dlaczego mówię, że będziemy to weryfikować? Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy wzbudzone są w nas silne emocje, my nie do końca odbieramy świat tak, jaki on jest. Tak? Będzie bardzo istotnym, żeby uporządkować zdarzenia, które miały miejsce. Wiecie, przyjąć perspektywę, co zobaczyłaby kamera i uporządkować zdarzenie po to, żeby zobaczyć, w którym momencie zniekształcamy, żeby przekonać się, co jest rzeczywistą sytuacją, a co moją interpretacją, po to, żeby trochę wzbudzić poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności i pomóc osobie uporać się z emocjami. Okej. Będziemy weryfikować to, jak osoby radzą sobie, jak dysponują swoimi zasobami. Dla kryzysu charakterystycznym będzie, że to, co robiliśmy zazwyczaj, nie działa i nie widzimy możliwości poradzenia sobie. Wiecie, drodzy Państwo, zazwyczaj płaciłem za to, żeby ktoś mnie obronił, teraz nie mam dostępu do moich pieniędzy. Zazwyczaj, kiedy było mi źle, wsiadałem do samolotu i uciekałem do Szwajcarii, patrząc na oligarchów rosyjskich, a teraz bank nie ma możliwości polecenia, bo granice zamknięte. Tak, do pieniędzy nie ma dostępu. Czytaj, rozporządzanie strategiami dotychczas dostępnymi, stosowanymi jest niemożliwe, bo a. nie mam zasobów, b. nie widzę tych zasobów, c. nie potrafię z nich skorzystać. Okej. Kwestią szalenie istotną będzie dostępność konstruktywnego wsparcia środowiskowego. Tu określenie konstruktywne jest w zasadzie kluczowe.
Myślę, że to, co widzicie już teraz, a w zasadzie widzimy wszyscy, to to, że każdy z nas chce w jakiś sposób pomóc, każdy z nas chce wesprzeć. Pytanie tylko, czy to wsparcie, którego chcemy udzielać, jest adekwatne. Adekwatne zarówno do potrzeb osób, którym chcemy pomóc, osób uchodzących w Ukrainie, czy osób z Ukrainy, czy osób, które pozostają w Ukrainie mimo stanu, który tam panuje, adekwatne do sytuacji, w której się znajdujemy i, proszę Państwa, adekwatne do naszych potrzeb i możliwości, do naszych kompetencji. Myślę, że to szczególnie istotne z punktu widzenia tego, dla którego tu jesteśmy. Nie każdy z nas potrafi pomóc osobie w kryzysie. Nie każdy z nas potrafi potowarzyszyć osobie, powstrzymując się od działania. Nie każdy z nas potrafi powstrzymać się od oceny, czy zaakceptować sytuację taką, jaką jest, bez dyskusji. Okej, idziemy dalej. To, co się zdarza po doświadczeniu traumy, to pozostanie niechcianych symptomów w naszym życiu psychicznym, ale biologicznym również. Rzeczy, które mogą nam pozostać, to na przykład intruzje. To te wszystkie objawy, które przeżywamy, mimo i utrudniają nam osadzenie w rzeczywistości. To niechciane myśli, niechciane emocje, to wspomnienia, które nas zalewają, wszystko to, co związane jest z sytuacją, tą trudną, na przykład bombardowania, na przykład napadu, i zalewa nas w chwili obecnej. To ten czas, kiedy na widok żołnierza w Polsce, osobie uchodzącej z Ukrainy, odpali się wspomnienie napadu żołnierzy rosyjskich na miejsce, w którym przebywała. To ten czas, kiedy być może przeniesie się ona tam w swojej głowie. Drugi rodzaj objawów to unikanie. Unikamy sytuacji, miejsc, które w jakiś sposób kojarzą nam się z doświadczeniem traumatycznym. Unikamy zdarzeń, które mogą wywołać traumę. Czasami unikamy kontaktu z innymi ludźmi, dlatego, bo się boimy, nie wiemy, jaka będzie reakcja, bądź przywodzą nam na myśl sytuacje, o których chcielibyśmy zapomnieć. Trzecia grupa objawów to objawy związane z pobudzeniem. To napięcie, które odczuwamy, nieustanny stan czujności. Takie, myślę, trochę powiązane z lękiem czy napięciem, stresem. Wiecie, drodzy Państwo, to powodować może niemożność skoncentrowania się na tu i teraz, niemożność skupienia, niemożność zogniskowania uwagi, zaburzenia pamięci i, drodzy Państwo, niemożność pracy psychologicznej z taką osobą. Tak, w związku z tym będziemy pracować, aby te trzy grupy objawów nam nie wystąpiły, bądź też uwzględniając je zaraz po wystąpieniu zdarzenia traumatycznego. Okay. To, co jest charakterystyczne dla osób, które przeżyły traumę, czytaj doświadczenie, które zagrażało ich życiu, przy czym jest to coś strasznego, kataklizm, wojna, ba, te, które przeżyły katastrofę, na przykład masową, jak wypadek samolotu. To jest kilka objawów, które możemy zauważyć. Pierwsze to wdrukowanie śmierci. Wiecie, drodzy Państwo, to takie wdarcie się obrazu, poczucia zagrożenia życia, które nieustannie w nas towarzyszy, nam towarzyszy. Mimo że zdarzenie miało miejsce jakiś czas temu, cały czas nie do końca potrafię je przetworzyć i cały czas mam poczucie zagrożenia. Drugi element to poczucie winy z powodu śmierci. Wiecie, drodzy Państwo, niejednokrotnie spotykamy się z tym, że osoby, które przetrwają zarówno katastrofę, jak i wydarzenie przemocowe, mam tu na myśli napad jakiegoś agresora, próbę dokonania zabójstwa, reakcje, wydarzenia silnie przemocowe, to takie poczucie winy. No i jeżeli ja przeżyję, a na przykład mój partner, moja matka, moi znajomi zginą, tak, to poczucie winy będzie elementem do pracy. Wystąpić może również psychiczne odrętwienie.
Tu zaburzona będzie nasza zdolność odczuwania. Kiedy tak o tym myślę, obrazowo może być to zbliżone troszkę do katatonii. Szczególnie w tym aspekcie z jednej strony zaburzenia działania, z drugiej, kiedy to możliwe, że my podejmujemy nadmiarową aktywność. Tak? Czyli bardzo zbliżone dwa rodzaje poczucia odrętwienia. To, co charakterystyczne i myślę, że zobaczymy całkiem niebawem w reakcjach osób, którym chcemy pomóc, to nadmierna podejrzliwość czy nieufność, nieoczekiwany gniew. Wiecie, drodzy Państwo, tu mamy taką troszkę ambiwalencję. Z jednej strony potrzebuję i oczekuję, że ktoś mnie wesprze, ktoś będzie przy mnie, z drugiej strony nie ufam mu i czuję się zagrożony. Tak? Zauważcie, że ta ambiwalencja będzie nas pchała do działań, które mogą być odebrane jako niespójne. Jeżeli będą odebrane jako niespójne, wywoływać mogą poczucie niezrozumienia czy zagrożenia w otoczeniu. Ten obszar również będzie do zaopiekowania. Zadanie, które stoi przed osobami, które ocaleją z katastrofy, to przeformułowanie po prostu swojej rzeczywistości. Zaakceptowanie sytuacji, w której się znalazło, pozwolenie odejść z przeszłości i ruszenie do przodu. Nie jest to łatwe. Dzisiaj pomyślimy w dalszym ciągu naszego spotkania, jak można wesprzeć osobę w tym, żeby na nowo zaczęła działać. Okej. Trochę bardziej do konkretu. To, czy poradzimy sobie z zadaniem, które przed nami stoi, jak na przykład asymilacja w innym państwie, jak ucieczka z kraju, w którym czuję się zagrożony, jak ochrona moich bliskich, kiedy zagraża nam niebezpieczeństwo, zależy od szeregu czynników. Współczesne koncepcje psychologii pracy i organizacji mówią o tym, że człowiek realizuje swoje cele albo ze względu na swój własny potencjał, który ma, tak, moje zasoby osobiste, albo ze względu na charakterystyki zadania, które przed nim stoi. My dzisiaj dodamy trzeci element, ale po kolei. Pierwsza rzecz to zasoby osobiste. Tutaj będziemy brać pod uwagę zdrowie osoby. Mówimy tu zarówno o zdrowiu fizycznym osoby, której pomagamy, jak i zdrowiu psychicznym. Drodzy Państwo, mamy pod opieką ludzi, którzy doświadczyli czegoś trudnego, więc pojawić się mogą te objawy, o których mówiliśmy przed chwilką. Będziemy mówić tutaj również o momencie rozwojowym. Zupełnie inaczej pracować będziemy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi ze względu na ich zdolności poznawcze, zdolności emocjonalne, zdolności społeczne. To wszystko będziemy brać pod uwagę i traktować jako pewien zasób, który pozwala na radzenie sobie. To, co będzie jeszcze istotne, to na przykład osobowość czy temperament. Będziemy musieli zwrócić uwagę na to, jaki ktoś jest, jak przeżywa, jakie ma tendencje, żeby, wybaczcie, drodzy Państwo, to określenie, ale postawić kreskę pomiędzy normą, tą osobistą, a patologią. Tak? Musimy spróbować przywrócić osobie zdolność do funkcjonowania takiego jak zazwyczaj. Niewątpliwie czymś, o czym zapominamy bardzo często albo w ogóle nie myślimy, są zasoby finansowe. Myślę, że teraz to się staje bardzo, bardzo istotne. Patrzcie, my staramy się pomóc finansowo osobom z Ukrainy. Nie dalej jak wczoraj miałem taką konsultację, kiedy jedna z osób miała trudność z przyjęciem komunikatu, że osoby z Ukrainy na coś stać. To znaczy, z jednej strony ja wcielając się w rolę tej osoby potrzebującej wsparcia, ja potrzebuję teraz twojego wsparcia, bo nie mam przy sobie pieniędzy, nie mam do nich dostępu, ale już za chwilę kupię sobie mieszkanie w bardzo drogim mieście w Polsce. To będzie wzbudzało w nas rozgoryczenie. W związku z tym bierzemy na tapetę możliwości finansowe, możliwości poradzenia sobie. No i to, co istotne, jeśli chodzi o zasoby osobiste, to wsparcie. Ale nie wsparcie rozumiane jako dostępność sieci wsparcia, tylko wsparcie rozumiane jako moją gotowość i zdolność
do korzystania z tego wsparcia. Proszę zauważyć, że część z nas nie chce, tak? Bo w różny sposób to widzi, jako wyraz bezradności, jako coś niepożądanego, niechcianego. Okay. Drugi element, który jest niedostrzegany przez część nowych koncepcji, to warunki otoczenia. Tak, proszę zauważyć, że część osób, które chcą wyjechać z Ukrainy, boją się, nie mogła stamtąd wyjechać. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że miały samochód, który potrafią prowadzić, mimo, że mają wszelkie możliwości finansowe, napotkały na granicy kontrolę, która ich nie przepuściła. Mówię tu troszkę o mężczyznach. Tak, czyli mamy warunki otoczenia pod tytułem zasady. Mężczyźni w przedziale 18-60 nie wyjeżdżają. Coś zewnętrznego. Wiecie, to coś takiego jak my dzisiaj tutaj. Z jednej strony ja czuję się w miarę kompetentnie, żeby wam opowiadać różne rzeczy. Wy jesteście, ale nie spotkalibyśmy się tutaj, gdyby nie to, że mamy internet, gdyby nie gościna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, albo gdyby nie szybkie działanie Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii. Tak? Czyli bierzemy na tapetę warunki środowiskowe, w których funkcjonujemy. Z tymi warunkami jest również związana sieć wsparcia, dostępność tego wsparcia. Tak? Czyli przed chwilą było moja zdolność do korzystania, a teraz to, że to wsparcie jest. Tak? Tutaj będziemy wspierać osobę w poszukiwaniu źródeł adekwatnego wsparcia, konstruktywnego wsparcia, które rzeczywiście coś nam w życie wniesie. I element trzeci to kwestia zadania. Tak? To zadanie może być zbyt trudne, zbyt złożone. W pracy psychologicznej z osobą doświadczającą kryzysu będziemy więc je przeformułowywać, tak, żeby można było je osiągnąć. Proszę zauważyć, że poradzenie sobie możemy odbierać jako pewnego rodzaju zmianę. W związku z czym zasadnym się wydaje przyjęcie takiej perspektywy, która pojawia się w przypadku pracy nad zmianą, czyli żeby wdrożyć zachowanie, ja muszę czuć się skutecznie. Jeżeli ja zwątpiłem, czuję się bezradny, nie wiem co zrobić, ba czuję, że nie jestem w stanie nic zrobić, to ani nie mam intencji, ani nie podejmę działania. W związku z tym, jeżeli pracujemy z osobą doświadczającą kryzysu, analizujemy trzy grupy czynników. Zasoby osobiste, sytuacje, w której ktoś się znajduje i to, jaki cel, jakie zadanie sobie stawia. Po to, żeby być w stanie przeformułować to na coś komplementarnego, na coś, co jest możliwe do osiągnięcia. Potencjalne trudności, które mogą wystąpić, w zasadzie można sprowadzić do kilku obszarów, a sytuacje trudne nazwać. Będą one związane z naszą wydolnością, z naszymi zdolnościami poznawczymi, emocjonalnymi, czy po prostu przerobowymi, wybaczcie nieformalne określenie. Trudności, jakie napotykamy, mogą być zarówno obiektywne, czyli to jest to, co dzieje się w obrębie zadania bądź warunków otoczenia. Czytaj, mamy wojnę. Czytaj, mamy pandemię. Czytaj, mamy granicę, na której sprawdzają paszporty. I trudności subiektywne, które będą wynikały ze zmian w zakresie zasobów osoby. To znaczy, jestem w silnym stresie. Uruchamia się we mnie reakcja ucieczki. W związku z tym w inny sposób zniekształcony spostrzegam rzeczywistość. No, druga rzecz, mam pieniądze, ale nie mogę z nich skorzystać. Trzecia, utraciłem wszystko to, co miałem. Te trudności prowadzą w zasadzie do wystąpienia szeregu trudnych sytuacji. Będę o tym mówić ze względu na to, że te trudności warto zaznaczyć, ponieważ one będą wymagały poradzenia sobie. Tak? Będziemy przeformułowywać traktowanie tego jako jedynie zagrożenie na coś, co jest wyzwaniem i stwarza możliwość w ogóle osobie skutecznego poradzenia sobie. W związku z tym mamy przeciążenia. To są te sytuacje, w których wszystkiego jest za dużo. Zauważcie, osoby, które teraz doświadczają kryzysu na Ukrainie,
jednocześnie mają zagrożenie życia, jednocześnie próbują uciec, zaopiekować się bliskimi, zamartwiają się o tych, którzy tam zostają. Ale nawet nie idąc na Ukrainę, patrzcie na nasz stan. Jesteśmy przeciążeni chociażby bombą medialną informacji, które są ze sobą sprzeczne. Jesteśmy przeciążeni trudnościami, które nam się nasuwają. Tak? Musimy brać na siebie obowiązki związane z pandemią, brać na siebie obowiązki związane z obecną sytuacją. Część musimy, część chcemy. Tutaj nie będzie to miało większego znaczenia. Zauważcie jednak, że jeżeli poczuwamy się do odpowiedzialności, uruchamia się w nas poczucie misyjności zawodu psychologa na przykład, to mamy tendencję do brania na siebie zbyt dużo. Moi drodzy, bardzo was proszę, nie bierzcie na siebie więcej, niż jesteście w stanie unieść. W tej sytuacji, w której doświadczamy, jest to szalenie istotne. Szczególnie istotne, bo nie pomożemy komuś, kiedy wysiądziemy. Drugą kwestią, drugą sytuacją trudną, która się może pojawić, drugą trudnością są deprywacje. To ten czas, kiedy nie jesteśmy w stanie zaspokoić naszych potrzeb, potrzeb bezpieczeństwa, potrzeb fizjologicznych. Wiecie, to ten moment, kiedy narodzić nam się może frustracja i cały pakiet zachowań, czy to agresywnych, fiksacyjnych, regresyjnych, które będą miały na celu poradzenie sobie z tym doświadczeniem. Tak? Czyli mamy deprywację. To coś takiego, co zaszło nam całkiem niedawno w Polsce w kontekście pandemii. Myślę, że każdy z was zauważył albo doświadczył, jak mimo rosnącej lawinowo liczby zakażeń koronawirusem, ludzie spragnieni bliskości w ogóle nie brali do siebie zasad dystansu społecznego, na przykład. Okej, idziemy dalej. Mamy czasami coś takiego jak utrudnienia. To te sytuacje, o których powiedziałem przed chwilką, jak na przykład sytuacje na granicy, tak? Czyli coś zewnętrznego w obrębie warunków otoczenia powoduje, że nie jestem w stanie sobie poradzić. I zagrożenia, kiedy zagrożone są czynniki dla nas istotne, wartości dla nas istotne. Czytaj, moje zdrowie i życie, wolność, bezpieczeństwo. Praca, rodzina. To będzie nam wywoływało poczucie bardzo dużego napięcia, pobudzenia i zauważcie, już może spowodować wystąpienie symptomów związanych z nadmiernym stresem. Tak? Możemy przeżywać niechciane myśli, możemy funkcjonować w dużym pobudzeniu albo na przykład unikać doniesień medialnych, które nam psują nastrój albo powodują, że się denerwujemy. Dobra, koniec teorii, przechodzimy do praktyki. To, nad czym się wszyscy zastanawiamy, to czy w ogóle potrzebna jest pomoc psychologiczna w kryzysie. Wiecie, doświadczenie traumy to nie jest doświadczenie, w którym od razu się grzebie. Tak? To nie jest coś, co się odtwarza. Oczywiście cały czas obecne wiszą standardy związane z debriefingiem, klasycznie rozumianym jako, wiecie, odtworzenie tego, co się stało. Ale to nie działa. To, co wiemy, to to, że metody żywcem wzięte z psychoterapii, czy żywcem wzięte z takiej instytucjonalnej pomocy psychologicznej, poradnictwa, nie spełniają swojej roli. Tak? Badania pokazują, że w zasadzie ten kawałek debriefingowy, powodując odtworzenie niejako sytuacji traumatycznej, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu stresu pourazowego. Więc co robić? Jakie będą nasze zadania? Oczywiście, drodzy Państwo, warto pomagać, nasza pomoc jest potrzebna, ale to jest inna pomoc niż ta, do której przywykliśmy. Pojawia się kilka pytań. Czy każdy z nas może pomagać? Tak, każdy z nas może pomagać, ale czy każdy z nas powinien iść w stronę interwencji kryzysowej czy pierwszej pomocy psychologicznej? Już może niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest w stanie udzielić informacji, ale nie każdy z nas jest w stanie towarzyszyć osobie w przeżywaniu. Nie każdy z nas potrafi sobą jako narzędziem pracy zapewnić bezpieczeństwo osobie, która doświadcza kryzysu, która dopiero co doświadczyła traumy. Przepraszam bardzo. Tu możemy sprowadzić nasze zadania do kilku podstawowych założeń.
Pierwsza rzecz to, drodzy Państwo, musimy pamiętać o tym, że osoby ocalałe z traumy, po traumie, doświadczają czegoś naturalnego. Niejednokrotnie spotkamy się z taką reakcją, że ktoś jest nienormalny, tak? Bo doświadcza objawów, które są z natury psychopatologiczne. Naszym zadaniem będzie pokazanie, że to nie ty jesteś nienormalny, tak? Ty doświadczasz naturalnej reakcji na nienormalną sytuację. Tutaj warto troszkę zadbać o język i używać jednak określenia naturalne, nienormalne. Zauważcie, że jeżeli ktoś jest przekonany, że świruje, przepraszam, pozwolę sobie czasami na język potoczny, to możemy wzbudzić w nim opór, no, określeniem jesteś normalny. Poza tym to już pokazuje jakąś normę, a pytanie, czy jesteśmy w stanie ją określić, tak? Czyli będziemy, my mamy z tyłu głowy, że ktoś doświadcza czegoś naturalnego i budujemy w naszym kliencie też przekonanie, że doświadcza czegoś normalnego, naturalnego w sytuacji, w której się znalazł. A to, na co będziemy zwracać uwagę, to to, że nasi ocaleni nie są osamotnieni. Wokół nich będą ludzie i będą osoby, służby, które są gotowe, żeby pomóc. Co istotne, będziemy bardzo często pracować nad tym, żeby budować poczucie wspólnotowości, tak? Czyli my tu jesteśmy razem po tym samym doświadczeniu. Udało nam się poradzić sobie i zobaczymy, co będzie dalej. Zadziałamy, żeby dalej było ok, ale tu bardzo, bardzo istotny kawałek. Drodzy Państwo, jeżeli mamy osoby świeżo po doświadczeniu traumy, nie używamy takiego kawałka normalizacji czy walidacji, który pokazuje, bo ludzie tak mają. Wyobraźcie sobie, że dopiero co udaje nam się uciec z państwa, gdzie ktoś czyha na nasze życie, wszystko utraciliśmy i nagle słyszymy od osoby, która niby ma nam pomóc, że no, to zupełnie normalnie, co czujesz, no, wiesz, jak ludzie uciekają z wojny, to wszystko tracą. No kurczę, od razu czujemy się lekceważeni, umniejszeni, więc tu bardzo proszę te sformułowania, pokazywania nas na tle innych całkiem nieźle sprawdzają się w przypadku poradnictwa psychologicznego, psychoterapii, nawet interwencji kryzysowej, ale nie zaraz w momencie, kiedy udzielamy pierwszej pomocy psychologicznej. Okej. Okay. No i to, o czym należy pamiętać. Słuchajcie, my nie jesteśmy bez... Boziu, przepraszam. My nie jesteśmy niezbędni. Ludzie radzą sobie bez psychologów. Ludzie radzą sobie, niezależnie od tego, czy im pomożemy, czy im nie pomożemy, kryzys przychodzi. Zarówno z traumą, jak i z kryzysem, w którym nie ma zagrożenia życia, my radzimy sobie w przeciągu kilku tygodni. To, co ważne, to to, że radzimy sobie w różny sposób i niekoniecznie będzie to konstruktywne, niekoniecznie będzie prowadziło do wzrostu potraumatycznego, to znaczy nabycia nowych umiejętności, nowych kompetencji, zaadaptowania się do sytuacji, to może doprowadzić do rozwinięcia patologii, tak, do rozwinięcia zaburzeń. Patrzcie, niejedno z nas nie radziło sobie w pandemii, nie wykształciliśmy zdolności do tego, żeby zaadaptować się, przystosować się w zasadzie do warunków, w których funkcjonujemy. W związku z tym pojawił się wysyp zwolnień lekarskich ze względu na przykład zaburzenia adaptacyjne, które niejednokrotnie po wymaganym okresie zostały przediagnozowane. Jest takie słowo, przediagnozowane na epizod depresyjny na przykład. Ale nie jesteśmy niezbędni. To jest takie założenie pierwszej pomocy psychologicznej. Słuchajcie, wręcz według standardów i według zaleceń międzynarodowej fundacji kryzysów po zdarzeniach traumatycznych, tam jest takie założenie, że wręcz powinni pomagać nie psycholodzy. Dlaczego? Bo my mamy tendencję do grzebania, do tego, żeby uważać, że niezbędne jest przegadanie emocji, niezbędne jest sięgnięcie do źródeł, dowiedzenie się, co leży pod spodem. Nie. Drodzy Państwo, niestety jest nagrywany, więc nie mogę Wam powiedzieć o metaforach fekalnych w pomocy psychologicznej, ale jeżeli do mnie napiszecie prywatnie, to się tym podzielę. Tak? W związku z tym, nie, my nie jesteśmy potrzebni. Niezbędnie.
ale zdecydowanie możemy komuś podnieść jakość życia i ułatwić poradzenie sobie. Myślę, że warto też się zastanowić nad tym, kto rzeczywiście w obecnej sytuacji potrzebuje naszej pomocy. Dlaczego? Dlatego, że mamy tendencję do przypisywania tej potrzeby jedynie osobom ocalałym. Tak? Zauważcie, że my czujemy potrzebę pomocy, specjalnie mówię o naszej potrzebie, a nie o tym, że te osoby rzeczywiście jej potrzebują i traktujemy jako podmioty tej pomocy tylko osoby, które doświadczają czegoś trudnego w związku z kryzysem na Ukrainie, w sensie są uczestnikami tych trudnych wydarzeń. Drodzy Państwo, nie. Nasza pomoc przydać się również może świadkom, tak? Osobom, które to widzą, tak? Które niekoniecznie same zostały postrzelone, ale widziały strzelaninę. I, drodzy Państwo, coś bardzo istotnego. My sami, obcując z ludźmi doświadczającymi kryzysu, niejednokrotnie będziemy tego wsparcia potrzebować, niejednokrotnie powinniśmy go oczekiwać. Drodzy Państwo, my pracujemy sobą. Nie wchodzimy w rolę. Owszem, wejście w rolę pomoże nam ochronić siebie, pomoże trochę odczuwać inaczej, odczuwać mniej, nie brać tyle obciążenia na siebie. Pytanie tylko, czy będziemy potrafić skutecznie pomóc. Idziemy dalej. Modeli przebiegu kryzysu i tego, co robimy w czasie różnych faz, jest co najmniej kilka. Tak, mamy Kubler-Ross, mamy Kaplana i jeszcze X. Wybrałem dla nas ten najprostszy, najkrótszy, zabierający najmniej elementów, model Kaplana, dlatego, że w zasadzie to wszystko, co znajduje się w pozostałym, da się tutaj odnaleźć. Omówimy to tak, że opowiemy, co dzieje się, w którym momencie przebiegu kryzysu, i skoncentrujemy się na formach pomocy, które mogą być adekwatne. Myślę, że to już nas skonfrontuje z tym, z czym mamy słabość. Okej. Na wejściu mamy szok. To ten moment, kiedy nie dowierzamy w to, co się stało. Wiecie, drodzy Państwo, to tak, jakbyśmy się obudzili pięknego dnia jutro i nagle się okazuje, że Rosjanie wjechali do naszego miasta. Tak? Mamy szok, odrętwienie, niedowierzanie w to, co się dzieje. Tak? Nie do końca do nas wszystko dociera. W momencie, kiedy doświadczamy zdarzenia trudnego, tu możemy mieć problem z tym, żeby, wiecie, kontaktować, o tak to uproszczę, być w relacji z rzeczywistością, być świadomym do końca tego, co się dzieje. Dlaczego? Wyrzut adrenaliny może spowodować, że nie do końca będziemy w stanie na przykład się komunikować, tylko skoncentrujemy się na reakcji walcz bądź uciekaj. Nie? Więc tu mamy szok. Druga część to reakcja emocjonalna. Tu uruchamia się kawałek niedowierzania, smutku, gniewu. Tak? Cały wybuch trudnych do przeżycia emocji, ale jakże ważnych. Tak? To uruchamia zdarzenie, które było nieprzewidziane, które nadwyrężyło nasze zasoby. Tak? Czyli najpierw szok, potem reakcja emocjonalna. Kolejną fazą będzie praca nad kryzysem, ale praca nie w rozumieniu konstruktywnie, wiecie, idziemy do kamieniołomów, za przeproszeniem, tylko podejmujemy działania zaradcze. One niekoniecznie muszą być skuteczne. W związku z tym to ten moment, kiedy na przełomie w zasadzie tej reakcji emocjonalnej pracy nad kryzysem pojawić się może frustracja, ponieważ ja robię wszystko tak, jak chciałem, jak zawsze robiłem i to nie działa. Wyobraźcie sobie to, że próbujecie wyjść z pokoju, w którym nie ma okien, są jedne drzwi. Tak? Podchodzimy do drzwi, chcemy otworzyć, nie działa. Kurczę, może się nie da, może się da, może ja nie potrafię. Podchodzę raz jeszcze, próbuję, nie da się. W związku z tym podchodzę po raz kolejny i kolejny, kolejny. Fiksujemy się na tej czynności, żeby poradzić sobie. Nie da się. W związku z tym próbujemy te drzwi wyważyć. Rozwalicie krzesłem, które stoi obok, uruchamia się agresja. Po czym siadamy na podłodze i płaczemy, kołyszemy się, zsiemy kciuka, kciuk, przepraszam, żeby
regresujemy się, no po prostu, bo może zadziała to, co działało kiedyś. W związku z tym tu mamy frustrację. Jeżeli jednak uda się podjąć działanie nowe albo zrobić coś w inny sposób, jest szansa, że wyjdę z tego kryzysu. To jest ten moment, kiedy wiecie, jeżeli emocje mnie nie zaleją, jeżeli mam adekwatne wsparcie, wtedy znajdę rozwiązanie. To w naszej pracy będziemy się tu koncentrować na tym, żeby wzbudzić w kimś gotowość do testowania nowych rozwiązań, które wcześniej z tą osobą będziemy poszukiwać. To, co zadzieje się na końcu, to nowa orientacja. I teraz w zależności od tego, czy poradzimy sobie z doświadczeniem kryzysu, czy też nie, to znaczy, czy znajdziemy konstruktywne rozwiązanie, coś, co może nam uporać się ze zdarzeniem, to albo pójdziemy dalej, czytaj, wzrost potraumatyczny, adaptacja, albo no, zadzieje się niefajnie. Dobra. To może trochę praktyki. Na wejściu, drodzy Państwo, kiedy mamy osobę, która dopiero co doświadczyła czegoś trudnego, katastrofy, traumy, kryzysu, dopiero co przyjechała do Polski, proszę, nie wpychajcie się z pomaganiem. To znaczy, na wejściu naszym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa, takie wsparcie informacyjne. Tak? To jest ten czas, kiedy do kogoś jeszcze nie do końca może docierać, kiedy ktoś jest skoncentrowany na własnym przeżywaniu. Naszym zadaniem jest podejść, przedstawić się, powiedzieć, kim jesteście i zapytać osobę, czegoś potrzebuje. Tak? Nic więcej. Bardzo często, jeżeli ta osoba jest jeszcze w bardzo dużym napięciu, to znaczy ten wyrzut adrenaliny jeszcze nie do końca zszedł, ona nie będzie w stanie złapać z wami kontaktu. Później może nie być na to gotowa. W związku z tym, dzień dobry, jestem Dominika Damek, jestem psychologiem. Czy pani czegoś potrzebuje, czy mogę jakoś pomóc? Tu gotowość do pomocy i stworzenie komuś możliwości do tego, żeby z tej pomocy skorzystał, żeby o nią poprosił. Co ważne, w przypadku zabezpieczenia przed rozwojem traumy będzie bardzo istotne poinformowanie. Tak? Kiedy osoba do nas dociera, kiedy mamy możliwość zaopiekowania tą osobą, warto powiedzieć, co się dzieje. Tak? Ja nazywam się Dominik Adamek, czy mógłbym jakoś pomóc? Jest pan, pani w szpitalu, tak? Trafił tu pan, pani dlatego, że ktoś pana postrzelił. Czeka panią, pana zabieg, tak? Czyli mówimy, gdzie ja jestem, dlaczego, tak? Co się dzieje, co się stało, do czego dążymy i zwracamy uwagę, moi drodzy, już na wejściu na budowanie poczucia sprawczości, skuteczności. Czytaj, udało ci się uciec, udało ci się uratować dzieci, jesteś teraz tu. Zrobimy wszystko, żeby sobie z tym poradzić i postaramy się, żeby było lepiej. Nie? Oczywiście tu konkretne sformułowania pod konkretny problem, ale będziemy budować na wejściu poczucie skuteczności i to, że ja dałem radę coś zrobić. W fazie reakcji emocjonalnej naszym zadaniem będzie ułatwienie przeżywania i stabilizowanie nastroju. Czytaj, to zupełnie naturalne, że teraz jest tak i odzwierciedlamy. No? Ktoś coś czuje, aktywnie słuchamy, pozwalamy mu przeżyć, odzwierciedlamy, podsumowujemy, po prostu towarzyszymy. No? Jeżeli znormalizujemy sytuację, odzwierciedlimy, że słyszę, że jest trudno, tak? I że to naturalne, i że trudno mi sobie na przykład wyobrazić, ale postaramy się, żeby było ok. W pewnym momencie przeżywanie emocji troszkę nam się wygasi. Tak? Będzie troszkę słabiej, co pozwoli nam na podjęcie wysiłku na rzecz pracy z kryzysem. Tak? Zaczniemy zamiast przeżywać, nakręcać się, powoli przyglądać się sytuacji, w której się znajdujemy i pracować nad tym, żeby sobie poradzić.
W związku z tym naszym zadaniem w pracy z osobą, która doświadcza czegoś trudnego, w tym momencie pracy nad kryzysem będzie budowanie poczucia sprawczości, tak, i skuteczności. Możemy to robić od wejścia. Wiecie, taka sytuacja, jak dostajecie kogoś, albo idziecie nawet do ośrodka, w którym są osoby, które uszły z Ukrainy, to w momencie, kiedy wchodzi do was do pokoju, pozwólcie jej, tej osobie, wybrać miejsce. Pozwólcie podjąć decyzję, czy możecie notować, czy nie. Odrobinę dania kontroli nad sytuacją, po to, żeby poczuć, że ja mam na cokolwiek wpływ. To jest też ten moment, kiedy będziemy poszukiwać, rozeznawać zasoby. Będziemy sprawdzać, co wiem, potrafię, mogę. Jakimi strategiami radzę sobie na co dzień. Co mogę zrobić, jakie mam źródła wsparcia i przygotowywać się na to, żeby z nich skorzystać. To też ten moment, kiedy uczymy się nowych umiejętności i kiedy planujemy dalsze działania. To wszystko poprowadzi nas do fazy nowej orientacji, kiedy już z zacisza gabinetu czy bezpiecznej przystani, bezpiecznego miejsca obwarowanego kontraktem, ktoś zaczyna stosować nowe umiejętności w warunkach naturalnych, po prostu w życiu. To, co ważne, warto zacząć z osobą te nowe umiejętności ćwiczyć już w pracy z nami. To znaczy, jeżeli ktoś ma trudność z proszeniem o pomoc, a potrzebuje na przykład pomocy prawnej i uruchamia się w nim kawałek, nie ma sensu, nie da się, ja tego nie zrobię, albo nie ma dostępnej pomocy za darmo, to już przy nas niech chwyci za telefon, dajmy mu nasz nawet, niech wyszuka taką pomoc, zbudujmy w nim skuteczność, niech przeniesie gdybanie gabinetowe na rzeczywiste sytuacje życiowe. Okej. To, co będzie ważne, to A. Stabilizacja i bezpieczeństwo, kiedy mamy osobę zaraz po doświadczeniu kryzysu. Czyli, moi drodzy, znowu wracamy do kawałka omówienia sytuacji, w której ja jestem. Tak? Jesteś tu, stało się to, zadzieje się tamto. Przez to bezpieczeństwo będziemy rozumieć w zasadzie dwie grupy czynników. Jedno to bezpieczeństwo obiektywne, tak? Czyli oderwanie od czegoś stresującego, od zagrożenia. Czytaj, to jest ten moment, kiedy osoba uchodząca z Ukrainy wchodzi do nas do domu, kiedy się nią możemy zaopiekować, dać kocyk, herbatkę i po prostu zaspokoić podstawowe potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa. Drugi moment, drugi istotny aspekt to poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo subiektywne, bezpieczeństwo bycia w relacji. To jest to, gdzie tworzymy kontrakt, to jest to, gdzie autentycznie wchodzimy w relacje z osobą, to jest to, gdzie nadajemy pewnego rodzaju przewidywalności i struktury naszym relacjom, tak? Bo żeby było bezpiecznie, musi być w miarę przewidywalnie i spójnie. W związku z czym to jest zadanie na wejściu. Drugi aspekt to zabezpieczenie przed pogorszeniem. Tak, zauważcie, że jest to bardzo ściśle związane z pierwszym elementem. To, co istotne, to zabezpieczenie przed wtórnym traumatyzowaniem. I tutaj można się odwołać w zasadzie do kwestii debriefingowych, czy po prostu odtwarzania zdarzenia, które miało miejsce. Patrzcie, my w pewnym momencie nabieramy gotowości i potrzeby do rozmawiania o czymś trudnym. Tak? Za chwilę te osoby uchodzące z Ukrainy będą potrzebowały opowiedzieć o tym, co się stało, ba, i już mają potrzebę. To, co ważne, to zrobić to odpowiednio. Odpowiednio, czyli jak? Nie zanurzamy emocjonalnie osoby w przeżywaniu. Jeżeli już mamy kogoś gotowego do opowiedzenia o sytuacji, która miała miejsce, osadzamy go tu i teraz w relacji z nami. Tutaj używamy wszystkich technik poznawczych, które pozwalają na to, wiecie, skoncentrować się na tym, co tu i teraz. Dlaczego to ważne? Jeżeli zdarzenie było traumatyczne, jeżeli było dla nas trudne, patrzcie, może uruchomić cały pakiet objawów związanych z traumą, o których mówiliśmy przed chwilą. W związku z tym musimy przed tym trochę zabezpieczyć.
Tak? Czyli już pierwszy sygnał. Odtwarzamy zdarzenie trudne dopiero w momencie, kiedy ktoś jest na to gotowy i podążamy za jego potrzebą. Druga rzecz, nie robimy tego na ślepo, tylko opowiadamy w tej płaszczyźnie poznawczej. Ktoś nam opowiada konkretne zdarzenia, które miały miejsce. Tak? To jest dość ważne, żeby wyłapać te momenty, które wywołują w nas silną reakcję emocjonalną, żeby wyłapać zniekształcenia, nadinterpretacje, żeby pokazać, okay, co w zasadzie miało miejsce. Zauważcie, że z jednej strony jest to zagrażające, bo jeżeli w kimś uruchomi się silna reakcja emocjonalna, może nam troszkę odpłynąć taki flashbackowy kawałek. Tutaj możemy... Wiecie, ja w praktyce to jest ten moment, gdzie na przykład pozwalam sobie czasami na dotyk, tak? W sensie chwycę za rękę, słuchaj, jesteśmy tu, jesteś bezpieczny, bezpieczna. Nie? I dopiero po chwili wracamy do opowiadania. Tu można również techniki poznawcze zastosować. Tak? Czyli będzie istotne to, wracając, żeby odtworzyć, żeby nadać struktury. Patrzcie, jeżeli ja wiem, co się stało i mam to poukładane, nie ma za bardzo miejsca na to, żeby coś zniekształcić, nadinterpretować, żeby coś było niespójne. W związku z tym czuję się troszkę bezpieczniej i wiem, z czym należy sobie poradzić. To jest bardzo ważny aspekt, przy czym należy odpowiednio wybrać moment i zadbać o to, żeby nie pójść w kawałek przeżywania, który nas, wiecie, osadzi w przeszłości. Nie? To jest zagrażające. To jest ten moment, w którym musimy zwrócić uwagę, bo jeżeli cofniemy kogoś do doświadczenia i on się w tym zanurzy, ryzykujemy, znaczy zwiększamy prawdopodobieństwo wystąpienia stresu pourazowego. Zapewnienie dalszej opieki, jeśli to jest potrzebne. Słuchajcie, będzie tak, że nie ze wszystkim sobie poradzimy. Tak. Naszym zadaniem nie jest terapeutyzowanie, nie jest pomaganie za wszelką cenę, tylko na miarę możliwości i no kurczę, lekarzami nie jesteśmy, prawnikami nie jesteśmy i tak dalej. W związku z tym, kiedy komuś powiemy, co się stało, tak, co się może zadziać informacyjnie, bądź możemy powiedzieć, że w twojej sytuacji może być tak, że przyjdzie ten moment, kiedy będzie ci ciężko, w zasadzie emocjonalnie, to wskazujemy, kto się może tym zająć, gdzie możesz uzyskać pomoc, gdzie możesz uzyskać wsparcie. Nie na siłę, tak? Czyli nie ty musisz, bo zauważcie, że część osób, które teraz przyjechały z Ukrainy, ma co ze sobą zrobić, ma pomysł. Zauważcie również, że to są osoby, które niejednokrotnie są w jakiś sposób zaradne. My proponujemy im na przykład nocleg za darmo, a to są osoby, które potrzebują i próbują odzyskać sprawczość, mówiąc nam, że one nam zapłacą za ten nocleg. Wyważmy proszę, ile jakby wyważmy, w jaki sposób wesprzeć korzystnie, tak żeby nie zablokować w kimś, wiecie, tej gotowości do podejmowania działań. Patrzcie, że część z nas jakby chcąc pomóc na tu i teraz, niekoniecznie patrzy strategicznie na to, co zadzieje się za chwilę. Tak? Nie wiem, ilu z was myśli o tym, że te osoby, którym teraz pomagamy, to nie wymagają pomocy tylko dzisiaj jutro, albo tylko w tym tygodniu, tylko będzie się tym trzeba zająć troszkę dłużej. Pytanie, ilu z nas myśli, jak to zrobić? To, co ważne, to bycie obecnym, zaopiekowanie się, wsparcie. Czytaj. Bardzo dużo w tej relacji daje samo poczucie bycia w tej relacji. To znaczy, ktoś o mnie dba, jestem dla kogoś istotny, ktoś rozumie to, co ja czuję. No? Okej, idziemy dalej. Powstrzymanie się przed naprawianiem. Moi drodzy, nie terapeutyzujemy, nie wchodzimy głęboko, nie mówimy komuś, powinieneś zrobić to, to i tamto. Tu będzie ale w przypadku interwencji kryzysowej. Tak? Nie naprawiamy na siłę. Naszym zadaniem będzie przywrócić komuś zdolność do działania i do radzenia sobie. Jeden konkretny cel. Nie naprawiamy, nie mówimy, a mógłbyś lepiej. Zanim coś naprawisz, zanim coś zbudujesz na nowo, to musisz ugasić pożar. W związku z tym najpierw budujemy poczucie skuteczności, sprawczości, że ja jestem w stanie coś zrobić,
Bo to jest tak, wiecie, pali się dom, to zanim go zbudujemy na nowo, to trzeba ugasić, rozebrać zgliszcza, posprzątać i dopiero potem możemy budować na nowo. Tak więc nie naprawiamy. To, co ważne, to nieocenianie i bycie współczującym. O tym, jak nie oceniać, porozmawiamy za chwilkę w kontekście interwencji kryzysowej. Współczucie, wiecie, tu mamy troszkę, może nie bałagan, ale sporo jest terminologicznego zamieszania. Czy empatia, czy współczucie, jaka jest różnica? Istotne jest, żebyśmy potrafili przyjąć, starali się przyjąć perspektywę osoby. Poznawczo ogarnęli sytuację, w której się znajduje, i wyobrazić sobie jakby, wiecie, stan emocjonalny, ale niekoniecznie zacząć czuć to samo, co ona. Patrzcie, to jest ten moment, kiedy mamy osoby w tym kryzysie związanym z sytuacją na Ukrainie. Przyjeżdżają do Polski i nagle chcemy pomóc i ta pomoc się zamienia w to, że my się rozpłakujemy, tracimy kontrolę. Tak, ja muszę przyjąć perspektywę, wyobrazić sobie, wesprzeć, być tym autentycznym i pokazać, że jest mi przykro, ale nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy nas zaleje panika, rozpacz, bo w zasadzie zauważcie, że to może w tej osobie, której chcemy pomóc, wzbudzić zarówno poczucie bezradności, jak i potrzeby tego, żeby się nami zaopiekować, czy poczucie winy, że sprawia nam przykrość, dokłada trudności. W związku z tym tu trzeba troszkę popracować, żeby wypracować sobie współczucie, ale nie iść w kawałek silnej reakcji naszej emocjonalnej. No i nie oceniamy. O tym będzie jeszcze później. Okej. Nadajemy strukturę. Tak, czyli jeżeli pomagamy, warto ustalić, jeżeli spotykamy się z osobami potrzebującymi pomocy regularnie, to jak to wygląda, kiedy, co się będzie działo, dlaczego, żeby nadać rzeczywistości przewidywalności. To zdecydowanie pomoże nam radzić sobie i nam, i tej osobie. Okej. W zależności od tego, w jakim ktoś będzie stanie, będziemy przyjmować różne style pomagania. Dlaczego? Zauważcie, że po tym pierwszym doświadczeniu, kiedy się zaopiekujemy, kiedy już miną 2 tygodnie, 3 tygodnie, cały czas to przeżywanie może być różne. Osoba może być w różnym stanie, zarówno poznawczo, emocjonalnie, jak i zachowywać się w różny sposób. Cały czas znajduje się w kryzysie i cały czas będzie próbowała sobie z tym poradzić. Ten moment pierwszej opieki, kiedy pracujemy głównie poznawczo, normalizujemy, jakby towarzyszymy w przeżywaniu i nadajemy strukturę, to mamy za sobą. Teraz trzeba pomyśleć nad tym, jak wesprzeć kogoś w odzyskiwaniu skuteczności i w rozpoczęciu działania. To znaczy, jesteś tu, najpierw zabezpieczamy, ok, i co teraz? Nie? Czyli żeby popracować z kimś nad tym, żeby wrócił do życia w zmienionych warunkach. To robić możemy na 3 sposoby. Znacie je z waszych podejść terapeutycznych, tak? Czyli może być albo dyrektywnie, albo współpracująco, albo niedyrektywnie. No i tutaj uwaga. W pracy interwencyjnej, bardzo was proszę, nie bierzemy założeń terapeutycznych o niedyrektywności na przykład, tak? I nie liczymy na to, że osoba będzie w stanie sama znaleźć rozwiązanie. To się może zdarzyć, ale nie jest pewnikiem. Zauważcie, że teraz, kiedy mamy osoby przyjeżdżające z Ukrainy, które nie wiedzą w zasadzie, z czym się spotkają w Polsce, których rodzina została tam, tak? Kobiety, których mężowie zostali na Ukrainie i walczą za państwo, za naród, które są z dziećmi tutaj, mają prawo nie wiedzieć, jak poradzić sobie w Polsce, albo mogą tak silnie przeżywać, że po prostu nie są w stanie o tym myśleć. Więc umówmy się, przerzucanie jakby odpowiedzialności za szukanie rozwiązań tylko na naszego klienta, tu się nie sprawdzi. W interwencji kryzysowej pracować będziemy w zależności od poziomu zaburzenia, to znaczy od tego, jak silnie osoba przeżywa kryzys, jak bardzo zaburzone
jest jej przeżywanie, to emocjonalne, jak bardzo zaburzona jest percepcja rzeczywistości, jak bardzo zaburzone jest zachowanie. Zasada jest taka, że jeżeli zaburzenie jest niewielkie, tak, bądź go nie ma, czytaj, przeżywanie jest adekwatne i zachowanie do sytuacji. To nie znaczy, że nie jest mi źle i po prostu wypieram albo po prostu nie działa na mnie, nie jestem w kryzysie. To znaczy, że reaguję adekwatnie. Wtedy możemy popracować niedyrektywnie. Jeżeli mamy takie momenty, że zachowanie jest nieadekwatne, na przykład nagle pojawia się kawałek reakcji panicznej, nagle pojawia się wspomnienie, które powoduje, że wracam do sytuacji, taki flashback, to wtedy idziemy współpracująco. To jest ten moment, kiedy możemy podsunąć osobie rozwiązanie. Ja, bo wiesz, bo tutaj słyszałem, że jest taka i taka możliwość. Nie? Czy myślałeś, żeby z tego skorzystać? Nie? Zauważcie, że ten styl współpracujący wymaga już znajomości rozwiązań, znajomości możliwości. W sytuacji, w której jesteśmy, w zasadzie i tak musimy, drodzy Państwo, poszukać, wiecie, mieć rękę na pulsie i wiedzieć, jakie są możliwości otrzymania wsparcia medycznego, prawnego, socjalnego. Jakby mi ze względu na specyfikę pracy bliskie są problemy osób żyjących z HIV, tak więc na przykład w tym obszarze wiemy już teraz, że osoby, które przerwały leczenie antyretrowirusowe na Ukrainie, mogą się zgłosić do ośrodków prowadzących leczenie w Polsce albo do Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Więc my musimy mieć świadomość, jakie organizacje, czy to na skalę ogólnopolską, czy w naszym najbliższym otoczeniu umożliwią nam zaopiekowanie się takie lokalowe, zaopiekowanie się pomocą prawną, socjalną, czy na przykład pośrednictwem pracy. No, to musimy wiedzieć. Bo zauważcie, że nawet jeżeli ktoś jest zdolny do tego, żeby samodzielnie szukać rozwiązań, to mamy kawałek warunków otoczenia, które są dla niego niewiadome. My możemy go wesprzeć w szukaniu, przy czym tu napotkamy jeszcze na jedną trudność w zakresie zasobów. To znaczy, osoba może nie znać języka. Ba, my też mamy prawo go nie znać. To będzie powodowało, że niejednokrotnie będziemy musieli współpracować z tłumaczami. Ja Was też zachęcam do tego, żeby podjąć troszkę wysiłku i zacząć uczyć się podstaw ukraińskiego bądź też rosyjskiego. Tu chylę głowę w kierunku Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Ukrainistyki, który ruszył z kursem języka ukraińskiego dla nas. Moi drodzy, myślę, że to jest fantastyczna sprawa, żeby pokazać, że każdy z nas powinien pomagać tak, jak potrafi, jak jest kompetentny. Nie każdy z nas musi pomagać finansowo, nie każdy z nas musi pomagać psychologicznie, nie każdy z nas musi pomagać lokalowo. Mamy prawo czegoś nie potrafić, nie wiedzieć, nie mieć zasobów. Tak? Więc warto skoncentrować się na tym, co możemy. Zresztą, jeśli chodzi o kurs ukraińskiego, trzymajcie kciuki. Podsunąłem dzisiaj władzom naszego uniwersytetu, naszego dzisiejszego partnera, że może by warto wesprzeć działania Uniwersytetu Wrocławskiego. Zobaczymy, jaki będzie odzew. Na pewno filolodzy i tak pomogą, ale trzymajcie kciuki. Okej. Jakby pomoc dyrektywna pojawi nam się w przypadku, kiedy ktoś zachowuje się, przeżywa, czy widzi sytuację zupełnie nieadekwatnie. Wtedy jakby nie tyle dajemy możliwości, czy budujemy współpracę z naszym klientem, co kierujemy na przykład do lekarza, umawiamy spotkanie z prawnikiem. Okej, jak to się sprawdza? Będziemy diagnozować funkcjonowanie osoby w kryzysie. To jest na podstawie, moi drodzy, formularza oceny selekcyjnej, takiego narzędzia, które jest czasami stosowane w interwencji. Ono nie jest narzędziem idealnym, ale pozwala nam na określenie potrzeb i możliwości osoby, jeśli chodzi o pracę. Tak? Tu sprawdzać będziemy A. Funkcjonowanie w wymiarze afektywnym. Naszym zadaniem będzie sprawdzić, jak ktoś przeżywa. Przypominam, że to już nie jest ten moment pierwszej pomocy zaraz, kiedy dostajemy osobę, która przeżyła coś trudnego na Ukrainie, tylko już troszkę tu jest.
Tak, czyli o ten pierwszy moment szoku mamy za sobą i szukamy rozwiązań. Widzimy, że ktoś zaczyna działać. Sprawdzamy, co jest pierwszorzędne, drugorzędne, trzeciorzędne, tak? Czy mamy do czynienia z gniewem i wrogością na przykład? Czy może dominuje u osoby strach bądź lęk, przepraszam, albo czy mamy do czynienia ze smutkiem bądź melancholią, tak? Czyli tu sprawdzamy, w jakiej formie jest osoba, jeśli chodzi o afekt. Czy jest to niezaburzone, czytaj, jest czymś naturalnym, jeśli chodzi o sytuację, w której nam się ktoś znajduje. I myślę, że tu możemy spokojnie wepchnąć kawałek od braku zaburzeń przez minimalne aż do niewielkiego zaburzenia. Tu mamy, wiecie, kontinuum od braku aż po zupełne ciężkie zaburzenie, tak? Czyli zupełną nieadekwatność. W przypadku braku zaburzeń pracujemy niedyrektywnie, kiedy jest niewielkie współpracująco, kiedy osoba jakby funkcjonuje w ciężkim zaburzeniu, czy to w sferze afektu, czy w dwóch pozostałych, o których już powiem, wtedy pracujemy dyrektywnie, tak? Czyli na wejściu emocje, jakie nam towarzyszą. Potem będziemy koncentrować się na zachowaniach, jakie przejawia nam klient. To są te zachowania, które będą miały na celu poradzenie sobie. Już zauważcie, że możemy wrócić do tego obszarów, które wymagają poradzenia sobie. Tak? Czy to jest stan, w którym się znajduje, czytaj emocjonalnie, nastrój, pobudzenie, tak, sytuacja, czy źródło kryzysu. Tutaj istotnym będzie też sprawdzenie, jak ktoś identyfikuje źródło kryzysu czy sytuacji, w której się znajduje, bo to będzie wpływało na to, jakie działania podejmie. No? Naszym zadaniem będzie w pracy z tą osobą, jakby wypracować to, co jest jej celem, określenie sytuacji, w której się znajduje i kryzysu. Dlaczego przy kawałku diagnostycznym mówię o pracy? Dlatego, że pracując interwencyjnie, moi drodzy, musimy założyć, że widzimy kogoś tylko raz. Tak? W teorii interwencja kryzysowa trwa do 5, 9, 10 spotkań. Jak przeczytacie w którejś książeczce, tak będzie, ale nie zawsze każdy będzie gotowy na dalszą współpracę, a czasami będzie tak, że jak ktoś poczuje trochę skuteczności, to już nie wróci. Ba, nie ma czasu na odrębne działania diagnostyczne. W związku z tym, rozmawiając o sytuacji, przyjmujemy już informacje diagnostyczne. Tak, widzimy reakcję na to, o czym rozmawiamy, widzimy, jak ktoś przeżywa i jakie zachowania podejmuje. W związku z tym sprawdzamy, czy działania są chybione. To znaczy, czy podejmuje działania, które w zasadzie prowadzą do większego kryzysu, bo wynikają z tego, że na przykład źle identyfikuje problem. Tak? Czy na przykład radzi sobie tak, żeby wygasić emocje, czytaj na przykład, żeby nie konfrontować się, będzie się upijać. Drugi kawałek to unikanie. Tak? Unikamy konfrontowania się z sytuacją trudną, na przykład, albo mamy do czynienia z paraliżem działania. Zauważcie, że tutaj w tej fazie szoku czy zaprzeczenia będziemy mieć z tym dość często do czynienia. No i wymiar trzeci, nad którym będziemy pracować, który warto, żebyśmy wzięli pod uwagę, kiedy chcemy pomóc, to wymiar poznawczy. Tu sprawdzać będziemy trzy elementy. Jedno to przekroczenie granic, tak? Zauważcie, że to w pewnym sensie wymusza w nas rozpoznanie granic psychicznych osoby i też świadomość naszych granic, bo musimy sprawdzić, jak bardzo są naruszane. Drugi element to, czy coś jest zagrożone, tak? Czy już nie tylko naruszamy granice, ale mamy zagrożenie, że możemy na przykład to utracić. I trzeci element na krańcu kontinuum to, kiedy tracimy to, co dla nas istotne. Wszystkie te kwestie będziemy monitorować w trzech obszarach. Pierwsze to fizyczny obszar, czyli nasze bezpieczeństwo. Wiecie, to jest to, że mamy zaopiekowane kwestie lokalowe, mamy gdzie spać, mamy co jeść, mamy dostęp do ciepła, mamy dostęp do wody, tak? Czyli tutaj rozpoznając stan osoby i proponując jej możliwości poradzenia, bierzemy pod uwagę to, czy ona ma do tego dostęp i czy go nie utraci.
Druga rzecz to wymiar obszar psychiczny. Tutaj zwracamy uwagę na samoocenę, na takie poczucie komfortu psychicznego, w jakim ktoś się znajduje, zazwyczaj to raczej dyskomfortu, czy poczucie tożsamości, takiej spójności, autonomii. I aspekt moralny, kiedy to może nam ulec zaburzeniu poczucie prawości, wiecie, takie moje wartości mogą być zagrożone, czy mogę je utracić, jak na przykład w naszym wypadku rodzina, dom, bezpieczeństwo, naród i moje przekonania, w zasadzie system przekonań, będziemy tu mówić, wiecie, o takim spójnym systemie na przykład dotyczącym ludzi, świata, sensu i tym podobnych. Okej. W zasadzie to, co musimy mieć na uwadze, to strategię radzenia sobie, jakie ktoś podejmuje. Wiecie, żeby ocenić adekwatność przeżywania, przeżywania, widzenia czy zachowania, musimy mniej więcej wiedzieć, jak zinterpretować zachowania, które nam ktoś przejawia. Wiecie, to wydawałoby się czasami oczywiste, ale kiedy uruchamiają się nasze emocje jako pomagaczy, niejednokrotnie podążamy za oceną adekwatności na przykład czyjegoś zachowania, zamiast zrozumienia jego funkcji. W związku z tym krótka powtórka. Pamiętamy, że mamy pewne biologiczne predyspozycje do przejawiania stylów radzenia sobie ze stresem. Tak? Są trzy. Skoncentrowane na emocjach, unikaniu albo zadaniu czy działaniu. Tak? To jest coś, do czego tendencje mamy, rodzimy się. Ale w drodze naszego wychowania, życia, socjalizacji, nabierania doświadczeń, na kanwie tego będą nam się tworzyły, rozwijały strategie radzenia sobie. Dlaczego to istotne? Istotne dlatego, że każda z tych strategii czy działania, które mogą być podejmowane w ich ramach, może być adaptacyjna bądź nie. Tak? Czyli wracamy do tego, co u zarania u początku waszej kariery pomocowej czy edukacyjnej, jeśli chodzi o nauki społeczne, było. Czyli nie ma czegoś dobrego, złego, jeśli chodzi o nasze predyspozycje, cechy, tylko coś, co jest adaptacyjne bądź nie. Czytaj, patrz na skutki. Nie? W związku z tym przejawiać możemy różne strategie. Sobie je przejrzymy i zastanowimy się, do którego momentu albo od którego są adaptacyjne czy dezadaptacyjne. Okej, okay. Pierwsza rzecz, mamy zadania. Moi drodzy, to, co robimy, to poszukujemy wsparcia. To, co jest problematyczne, to myślę, że niejednokrotnie zobaczycie albo już widzicie w gabinetach, to kwestia podejścia osób, które sięgają po pomoc. Tak, myślę, że będzie to do zobaczenia również w przypadku pomagania osobom, które teraz przyjechały z Ukrainy, czy przybędą, czy my wyjedziemy na miejsce. To jest kwestia sięgania po pomoc. Tak, zauważcie, że bardzo często będzie tak, że ludzie, którzy do nas przychodzą, mówią, ja już sobie nie radzę. Nie? Tu naszym zadaniem będzie zmiana perspektywy. To jest to, o czym powiedziałem wam na wejściu, że osobie zaraz po doświadczeniu traumy będziemy pokazywać, że ona coś zrobiła skutecznie i ona tu już jest i zrobimy wszystko, żeby razem zadziałać. W związku z tym, jeżeli ktoś nam mówi, że on sobie nie radzi, podkreślamy to, że słuchaj, widzę, że tu jesteś. Usłyszałem, że już nie masz innych możliwości i że skorzystałeś tu z pomocy. Tak? Radzisz sobie. Przeformułowujemy, troszkę zmieniamy perspektywę, żeby wzbudzić w osobie gotowość zarówno do poszukiwania wsparcia. Zauważcie, że od razu z tego kawałka ja sobie nie radzę, czyli sięganie po pomoc jest dewaluowane. Sięgamy na to, że zmieniamy na to, że jeżeli ja korzystam z tej pomocy, to ja sobie radzę. Nie? To będzie sprzyjało dalszemu radzeniu sobie. Oczywiście tutaj będziemy patrzeć też na adekwatność wsparcia, ponieważ jeżeli będzie nieadekwatne, możemy na przykład wzmocnić bezradność osoby. Tak? Czytaj, wyręczyć osobę w działaniu, czy ją zagłaskać po prostu i wzbudzić jej przekonanie, że albo nie jest w stanie nic zrobić, albo że nic nie robienie się po prostu opłaca.
Nie mówię tu o, wiecie, kalkulacji takiej racjonalnej, tylko o tym, że my, kurczę, jednak jesteśmy warunkowani. Jeżeli dostajemy nagrodę za pewne działanie, ono prawdopodobnie nam się utrzyma. Okej. To, co się jeszcze może zadziać, to aktywne radzenie sobie. Czyli ja podejmuję działanie na rzecz tego, żeby sobie poradzić. Tak, wykonuję konkretne działania. W związku z tym zauważcie, obecna sytuacja, osoby uciekają z Ukrainy, inne osoby podejmują działanie, chronią się w bunkrach, jeszcze inne, żeby ogrzać ten bunkier, ruszają na drugą stronę Kijowa czy Charkowa po to, żeby znaleźć piec. Bunkier, schron, przepraszam, chyba jest bardziej trafne określenie. Tak ja podejmuję działanie. Kolejny element to planowanie. Tu mamy trochę pracy psychologicznej, jeżeli chcemy wesprzeć kogoś. Zauważcie, że znaczna część z nas potrzebuje planu, żeby czuć się bezpiecznie, żeby nadać struktury, żeby było przewidywalnie. To, co istotne z perspektywy planowania, czyli przygotowania do realizacji, to to, żeby zadbać, by ten plan był możliwy do wykonania. Tak? Jeżeli określamy z osobą, która uszła z Ukrainy, plan działania, warto dobrze określić cel. Czyli na przykład usamodzielniam się w Polsce albo usamodzielniam się w Niemczech. No? Przez usamodzielniam się, tutaj konkretne rzeczy będziemy musieli zrozumieć, nie? Że znajduję sobie miejsce mieszkania, pracę i tak dalej, i tak dalej. I rozkładamy to na czynności i zadania, które są do podjęcia, żeby to zrealizować. Co istotne, musimy uwzględnić kilka czynników. Zapewnić to, żeby każde zachowanie było do zrealizowania. To znaczy, osoba, z którą pracujemy, musi czuć się skuteczna w kontekście zachowania. Przepraszam. Czyli ja wierzę, czuję, że jest możliwe. Ja jestem w stanie wyjechać i usamodzielnić się w Niemczech, żyć w Niemczech, czy żyć w Polsce. Tak? To jest ten pierwszy element. Potem to spowoduje, że ktoś będzie miał intencję, żeby zadziałać. To nie znaczy oczywiście, że to zrobi. Druga rzecz to zbudować poczucie sprawczości w kontekście konkretnych rozwiązań. Ja jestem w stanie znaleźć teraz pracę, tak? I do niej pójść. Ja jestem w stanie utrzymać tutaj swoje dziecko. Ja jestem w stanie przetrwać tu przez kilka miesięcy. Ja jestem w stanie znaleźć sobie transport do tych Niemiec, jestem w stanie tam znaleźć sobie mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Nie? To, co ważne, to to, żeby zabezpieczyć również potem trwanie w realizowaniu tego planu. Dlaczego? Myślę, że możemy to sprowadzić na grunt niekoniecznie wojenny. Patrzcie, drodzy Państwo, jak często my nie dotrzymujemy naszych postanowień noworocznych, dlatego że są źle zaplanowane czy źle skonstruowane. W związku z tym musimy zadbać o to, żeby osoba wykonując działania, do których ją przygotowujemy, zaspokajała konkretne potrzeby, czytaj motywy podjęcia takiego planu czy wyznaczenia celu. Się rozgadałem, przepraszam, wybaczcie. Okej, warunek konieczny, żeby pójść dalej, to zaakceptowanie. Patrzcie, mamy do czynienia z osobami, którym się życie wywróciło do góry, tak? Które utraciły niejednokrotnie wszystko, co miały, albo po prostu są niepewne tego, co przyniesie jutro. Warunkiem wyjściowym tego, żeby sobie poradzić, jest zaakceptowanie tego, co się stało, tak? Tu ważne jest, żeby nie kopać się z koniem za przeproszeniem, wybaczcie, tylko przyjąć, stało się. To wymaga czasami troszkę pracy, bo uruchamia się w nas od razu ocena i reakcja emocjonalna. Wiecie, to takie coś na zasadzie pada deszcz, i ja muszę po prostu przyjąć pada, zamiast przeżywać, Boże, znowu zmoknę, albo oceniać, nareszcie pada, to roślinki odżyją.
No, więc to jest takie dość problematyczne, ale ważne. Tu, w tym obszarze, będzie również istotne określenie odpowiedzialności za to, co robi, za tego konsekwencje oraz zweryfikowanie tego, co jest zależne ode mnie, a co nie. Tak? Czyli jeżeli ktoś próbuje sobie poradzić i wzbudza sobie tę akceptację, ważne jest, żeby to zawierało kawałek racjonalnej oceny tego, na co ja mam wpływ, na co nie. Akceptuję w ten sposób, akceptuję sytuację. Nie? Ok, idziemy dalej. Dobra, przechodzimy do emocji. Wiecie, czasami jest tak, że koncentrujemy się na przeżywaniu i się nakręcamy. Jest mi źle, bo jest mi tak bardzo źle i będzie katastrofa, i tylko nakręcamy, nakręcamy, jest coraz gorzej, coraz trudniej. W związku z tym trzeba sprawdzić, co tam się może zadziać, co będzie konstruktywne. A to, co czasami pomaga poradzić sobie, to poczucie humoru. Zauważcie, że to, że ja potrafię czasami coś wyśmiać, prześmiać, że ja dostrzegam pozytywne strony, pomaga rozładować napięcie, pomaga delikatnie poszerzyć perspektywę. Kiedy odkrywam, że ja nie jestem tak w głębokiej, czarnej dziurze, o tak, tylko jednak jest tu coś takiego, co daje nadzieję i co powoduje, że jestem w stanie się uśmiechnąć. To, moi drodzy, jest też kawałek, który jest do wzięcia dla nas jako pomagaczy. Nie dalej jak 2 czy 3 dni temu studenci powiedzieli mi, że czują troszkę poczucia winy w związku z tym, że oni się cieszą i oni mają dobry dzień, mają dobry humor i mają ochotę poskakać, pośpiewać, a osoby na Ukrainie cierpią. Weźcie te doświadczenia dobre, bo one pozwolą wam troszkę zregenerować siły. Mamy kotwicę, która jest troszkę pozytywna i warto czuć w życiu, że jest coś, co nam da trochę szczęścia, a poczucie humoru i to, że potrafimy podejść czasami z przymrużeniem oka, nam to ułatwi. Oczywiście zbyt dużo może wiązać się z zagrożeniami. Myślę, że nawet jeżeli nie powiedziałem tego wprost, to gdzieś wybrzmiało, że każda z tych strategii niesie zarówno szanse, jak i zagrożenia, tak? Że może być tak, że wpłynie, poradzimy sobie korzystnie, a może być tak, że no wcale nie. Okej, idziemy dalej. To, co jest istotne i co niejednokrotnie zauważymy, to wyładowanie. Patrzcie, napięcie, którego doznajemy, trudne emocje, z którymi się mierzymy, nie pozwalają nam normalnie funkcjonować. W związku z tym zobaczymy, że pojawianie się agresji, tak? Czasami sami będziemy szukać zaczepki, bądź osoby, które no, przyjechały, będą próbowały jakoś poradzić sobie z emocjami. Tak? Czy tu mogą się pojawić zachowania agresywne, może pojawić się sport, może pojawić się seks. To, co będzie powodowało, że trochę upuścimy napięcia i trochę poradzimy sobie z nadmiarem emocji, które przeżywamy. Czymś bardzo częstym jest obwinianie siebie. Wróćmy do kawałka radzenia sobie z traumą. Ja winię siebie, że ja przeżyłem. Ja winię siebie za to, co się stało. Tak? Patrzcie, z jednej strony to wzięcie odpowiedzialności jest korzystne, bo będzie sprzyjało potem zaakceptowaniu. Tylko dla nas zadaniem w tym momencie będzie, jakby wiecie, praca troszkę nad realnym obrazem tego, co się stało. Tak? Co miało miejsce, co do tego doprowadziło, jak ja w tym się znalazłem. Czy ja rzeczywiście, to moje poczucie winy jest adekwatne. To, co się zdarza czasami, to obwinianie innych, tak? Przerzucam odpowiedzialność, ale to inna historia. Może będzie okazja kiedyś z wami o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że porozmawiać, a nie tylko mówić do was. Wybaczcie, ale strasznie trudne doświadczenie opowiadać wam bez kontaktu. To, co może jeszcze zadziałać, to pozytywne przewartościowanie, czyli zaczynam dostrzegać plusy sytuacji, z którą mam do czynienia. Czytaj, na przykład ta sytuacja z wojną na Ukrainie daje mi możliwość wyjechania i poszukania miejsca zamieszkania gdzie indziej. Okej. Czasami pojawić się może coś takiego jak zwrot ku religii.
tutaj niekoniecznie będziemy mieć do czynienia z duchowością, co z przerzuceniem odpowiedzialności na osobę, wiecie, na Boga. Coś bardzo, bardzo korzystnego, jeżeli pozwala mi nadać sensu, tak? Patrzcie, to jak często zaczęliśmy się modlić, jak często zwracamy się do Boga, istoty wyższej, czy próbujemy sobie tłumaczyć pewnymi religijnymi schematami, zasadami, co się dzieje, po to, żeby nadać sens, nadać cel. Jeżeli ja biorę na siebie odpowiedzialność, a to powoduje, że jest mi łatwiej, bo ma jakiś sens, wtedy jest OK. To, co jest nie OK i należy zweryfikować z klientem, to jak bardzo ten zwrot ku religii jest niekorzystny. To znaczy, ja przerzucam odpowiedzialność. Boże, skoro zesłałeś wojnę na Ukrainę, to tak chciałeś, widocznie tak ma być. Jeżeli nie chcesz, to zabierz to ode mnie. Nie? Czyli ja nic nie robię i używam tego jako uzasadnienia. Możemy szukać czynności zastępczych, no i zaprzeczać temu, co się stało i oczywiście zażywać środki psychoaktywne. Okej, lecimy dalej, moi drodzy. To, z czym się zmierzymy niejednokrotnie, przy czym znowu będzie to bardziej kawałek interwencyjny niż kawałek pierwszej pomocy psychologicznej, to bycie w relacji. Nasze podejścia terapeutyczne, znaczy podejścia, w których pracujecie, czy nie wiem, doświadczenia pokazują, że niekoniecznie mamy to uwspólnione. Wiecie, tu można wziąć odrobinę z założeń psychologii humanistycznej, przy czym pomyśleć, jak to wykorzystać. A pierwsza rzecz, akceptujemy osobę. Tu jest dość istotne, żeby trochę rozdzielić zachowanie osoby od tego, kim ona jest jako osoba. To jest bardzo ważne, że ja niezależnie od tego, co robisz, to ja cię akceptuję. Nie? Patrzcie, przyjeżdżają ludzie narodowości ukraińskiej czy mieszkający na terenie Ukrainy, którzy mają inny kolor skóry, są innej tradycji religijnej, innej tradycji kulturowej. Mamy prawo nie rozumieć tego. Tak? To jest coś okej, okay, coś zwykłego, coś naturalnego. Ale ja, mimo że nie rozumiem tego zachowania, to akceptuję cię jako człowieka. To jest dość istotne z punktu widzenia tej drugiej wytycznej. Wytycznej pod tytułem wejdź w relację autentycznie. No i teraz pytanie, czy ja mogę pokazać osobie, która jest w kryzysie, coś ciężkiego przeżywa, że mi też jest źle, nie? Albo że mi nie odpowiada jej zachowanie. Zauważcie, że tutaj mamy tendencję do oceniania, do tego, żeby wydawać sądy o osobie czy o zachowaniu. Żeby sobie poradzić z autentycznym byciem w relacji jednocześnie z akceptacją, ważne jest w zasadzie tak, raczej poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale mam takie przekonanie, że ważne są szczególnie dwa czynniki. Jedno to znajomość naszych przekonań, wartości i świadomość tego, żeby zauważyć, że moja ocena jest moja, a to nie jest osoba. Tak? To znaczy, nie ty jesteś nieudacznikiem, tylko ja uważam, że ty jesteś nieudacznikiem i rozróżnienie tego. Nie? W związku z czym, jeżeli mam świadomość, że takie i takie zachowanie osoby wzbudza we mnie na przykład litość, to ja nie uważam, że ty jesteś ofiarą wojny na Ukrainie, w sensie inaczej, nie jesteś ofiarą tej wojny, tylko ja uważam i postrzegam ciebie jako ofiarę. Tak? To jest dość ważne uświadomić sobie, że to jest moje, żeby nie miało aż tak dużego wpływu na naszą dalszą pracę i żeby nie ukierunkowywało naszej pracy. Drugi element to kwestia zrozumienia zachowania. Tutaj warto cofnąć się do tego, o czym było przed chwilą, czyli skonceptualizować zachowanie jako pewien sposób na poradzenie sobie. Tak? Ja robię coś po to, żeby poradzić sobie z cierpieniem, którego doświadczam, z napięciem, którego doświadczam, z emocjami, które mnie zalewają. To jeżeli te dwa kawałki są zaopiekowane, wzrasta prawdopodobieństwo, że wejdziemy w relację. Tutaj uruchomić się może też nasza ochrona, tak? Wejście w rolę. Ja jestem pomocowcem, który ma ci pomóc, nie wiem, wrócić do zdrowia i traktujemy po prostu kogoś nie jako osobę, tylko jako zaburzenie. To dla nas może zadziałać ochronnie,
ale nie będzie sprzyjało wspieraniu tej osoby. No i element trzeci, czyli współczucie czy empatia, w zależności od tego, czy pójdziemy współcześnie czy Rogersem, ale chodzi o przyjęcie perspektywy, zobaczenie, zrozumienie tego, co dzieje się, czego doświadcza nam osoba. Okej, dobra, idziemy do konkretu, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie będziemy tu siedzieć 3 godziny. Jak omówimy wszystko inaczej, bo opowiadam wam o wszystkim, co przygotowałem, będzie czas na to, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, czy rozwiać wątpliwości. Bardzo mi przykro, że nie będę mógł was usłyszeć, ale jeżeli coś się pojawia, odpowiedzcie proszę na czacie. Nie jestem przyzwyczajony do tak długiego mówienia, w związku z tym istnieje możliwość, że o czymś ważnym po prostu nie powiedziałem. Więc jeżeli to się pojawi, to bardzo was proszę, wszelkie wątpliwości, pytania, wasze refleksje, czy na przykład wasze sugestie. Wszystko proszę wpiszcie na czat. Okej, idziemy w kierunku katastrof. Na czym się będziemy koncentrować, kiedy ktoś doświadcza katastrofy? Tak, czyli przeżywa nam bombardowanie, przeżywa wejście wojsk rosyjskich, to bierzemy pod uwagę. Pierwsza rzecz, udzielamy wsparcia informacyjnego. Tak, czyli mówimy, co się stało, co się dzieje, co się stanie. Patrzcie, żeby to zrobić, musimy znać możliwości poradzenia sobie przez te osoby. To znaczy, warto dla nas śledzić rozwiązania prawne, działania organizacji pozarządowych, działania rządu, które mają wspierać osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, tak, żebyśmy wiedzieli, co się stanie. Ba, jednocześnie to będzie ważne z punktu widzenia pomagania Polakom. Myślę, że już doświadczamy sami i nasi klienci również niepokoju związanego z tą sytuacją. Mi na przykład w konsultacjach się pojawia od 3 dni niepokój, że klienci zostaną powołani do wojska. Szczególnie zauważcie, że pojawiły się fejkowe SMS-y oznajmiające, że ktoś jest wezwany do służby. Tak, tutaj musimy mieć świadomość, że to są fejki i jednocześnie wiedzieć, jak wygląda rozporządzenie ministra edukacji narodowej, a ministra obrony narodowej, Aleks Czarnek nie przeszedł, ministra obrony narodowej odnośnie powoływania teraz mężczyzn do wojska. Radę, moi drodzy, sprawdźcie, to będzie dość istotne z punktu widzenia pomocy. Tak? Więc my musimy wiedzieć, co się dzieje. To jest też związane z tym wsparciem organizacyjnym i rzeczowym. Tak? Czyli naszym zadaniem będzie udzielanie 3 rodzajów wsparcia. Informacyjnego, żeby przekazać informację, emocjonalnego, o którym już trochę porozmawialiśmy, i instrumentalnego, czyli przekazujemy rzeczy, te, które są potrzebne, tak? Bo to rodzi frustrację. Patrzcie, jeżeli ktoś nie potrzebuje pieniędzy, to mu nie wciskamy tylko dlatego, że my potrzebujemy. Jeżeli ktoś potrzebuje ubrań, to nie czyścimy naszej szafy i nie wrzucamy dziurawych, ale też nie mamy pretensji, że ktoś nie potrzebuje tej konkretnej rzeczy. Tak? Z tym, z czym się teraz spotykamy, to to, że ktoś się poświęca w swoim mniemaniu, żeby pomóc, a okazuje się, że po prostu ta jego pomoc jest nieadekwatna do potrzeb. W związku z czym się troszkę frustruje. To, moi drodzy, ważne. Sprawdźcie proszę, czego ktoś rzeczywiście potrzebuje. Tutaj taka wskazówka. Warto pomocowo jednak oprzeć się na działaniach zorganizowanych. Tak, chodzi mi o pomoc materialną. Miejmy na uwadze, co robią organizacje pozarządowe i tym podobne instytucjonalne. To, co ważne, to żebyśmy byli w stanie określić możliwości połączenia bliskich, żebyśmy mieli dostęp do informacji, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób osoby mogą poszukiwać członków swojej rodziny, ba, żebyśmy byli w stanie w tym wesprzeć. Nikt nie oczekuje od was, że wy będziecie łączyć rodziny, ale warto wiedzieć, czy są jakieś działania podejmowane, które umożliwią osobom po prostu znalezienie swoich bliskich. Tak? To jest też ważne z perspektywy osób z Ukrainy, które są tu, a mają rodziny w Ukrainie.
Myślę, że jeśli się jeszcze z tym nie spotkaliście w waszym otoczeniu, to za chwilę się spotkacie z tym, że nie ma z rodzinami kontaktu. No, więc tutaj to do zaopiekowania. Warto też mieć świadomość, jak wygląda pomoc na przykład w pochówku zmarłych. Nasza pomoc psychologiczna będzie polegała głównie na towarzyszeniu. Tak? Naszym zadaniem jest towarzyszenie osobom. Tak? Czyli kiedy mamy na wejściu szok, ja po prostu towarzyszę, jestem, informuję, weryfikuję potrzeby. Tak? Pamiętamy, weryfikujemy, pytamy, czego potrzebujesz albo jak mogę ci pomóc, nie uważamy, że wiemy lepiej. Tak? W momencie szoku może ktoś nie wiedzieć, kiedy już przeżywa emocjonalnie, może wam powiedzieć. Będziemy mu ułatwiać odreagowanie, będziemy po prostu słuchać, wzmacniać siłę ducha, nadzieję. Ten schemat jest na podstawie Kubacki-Jasieckich ziarko z psychologii klinicznej. Tak, czyli my po prostu towarzyszymy, odzwierciedlając, Boziu, przepraszam, normalizując, pokazując komuś jego skuteczność, zaradność, to ile on zrobił, jak skutecznie, że udało mu się uciec i jest tu, albo udało mu się przeżyć, udało mu się zaopiekować dziećmi. Patrzymy na to, co się udało i wzmacniamy zasoby. To jest szalenie istotne, żeby pokazać ten kawałek pozytywny. Tak? Zauważcie, że dla dalszego radzenia sobie to też będzie kluczowe, bo pozwoli na poszerzenie perspektywy, żeby zobaczyć sytuację nie tylko jako zagrożenie, ale również jako szansę. Oczywiście, wiecie, wręcz ciężko się mówi, kiedy mówimy potraktuj wojnę jako szansę, ale gabinetowo warto, żeby przyjąć, że stało się to, zamknąć ten rozdział, zaakceptować po prostu i poszukać szans wynikających z sytuacji. Niekoniecznie może je tak nazywając, bo reakcje mogą być różne, ale będzie to bardzo, bardzo ważne. Ok. Warto zadbać o aktywizowanie klienta. To znaczy, moi drodzy, jeżeli już się kimś opiekujemy, warto integrować go, albo inaczej stworzyć mu warunki integracji z jego społecznością, tą, która ma wspólnotę doświadczeń, wspólnotę losu, doświadczyła podobnych rzeczy. Dlaczego? Zauważcie, że jeżeli przyjrzymy się badaniom dotyczącym adekwatności wsparcia, skuteczności wsparcia, to bardzo często dojdziemy do wniosków, że wsparcie, które jest najbardziej adekwatne i najbardziej skuteczne, otrzymujemy od osób, z którymi mamy wspólnotę doświadczeń. A? Czytajcie, my, jeżeli się frustrujemy, czy doświadczamy trudności ze względu na pomaganie osobom doświadczającym wojny, tak, które ponoszą konsekwencje, to my sami dla siebie będziemy, mówię tu o wspólnocie pomagaczy, będziemy dla siebie najlepszym źródłem wsparcia. W związku z tym, tu już was proszę, jeżeli macie możliwość tworzenia jakiejś sieci wsparcia, grup wsparcia, tak, czy grup superwizyjnych, zróbcie to. Dlaczego? Dlatego, że po prostu warto zainwestować w swoje poczucie bezpieczeństwa i to też budujemy w kliencie. Patrzcie, jeżeli ja aktywizuję kogoś, buduję w nim skuteczność i osadzam go w społeczności, to ściągam trochę z siebie tę odpowiedzialność za wspieranie radzenia sobie, albo inaczej, trochę mniej wkładam aktywnie w to w pracy, jakby budując skuteczność i sprawczość klienta w radzeniu sobie w jego naturalnym środowisku. Nie? W związku z tym bardzo to jest ważne. Okej, okay. To były katastrofy. Jeżeli do tej katastrofy dojdzie nam trauma, to delikatnie zmieniamy postępowanie. Tak, na wejściu ułatwiamy przeżywanie emocji. To znaczy, jak już powiedziałem na początku, przedstawiamy się, pytamy, co się stało. Jeżeli nie mamy za bardzo interakcji, gotowości, odpuszczamy i czekamy, to co się może zadziać w przypadku, kiedy dostajecie grupę osób do przekazania informacji, to po prostu przekazujemy informacyjnie, tak? Co się stało, co się dzieje, co się może zadziać. Możemy nawiązać do emocji, że teraz
jeszcze jest taki czas, że to wszystko wydaje się na przykład wyblakłe, czy odległe, czy nierzeczywiste, ale może się zdarzyć, że pojawią się emocje, z którymi będzie trudno sobie poradzić. Jeżeli będzie potrzeba ci wsparcia, to ja jestem. Nie? I wtedy, kiedy reakcja emocjonalna się uruchomi, wracamy do sposobów wspierania w przeżywaniu emocji, czytaj, towarzyszymy, normalizujemy, odzwierciedlamy, po prostu słuchamy. To musi troszkę się podziać, żeby można było przywrócić zdolność do radzenia sobie. To, co ważne, to kawałek przywrócenia realistycznej percepcji. O tym już trochę było. Są te założenia, na których bazuje na przykład debriefing. Ta realistyczna percepcja zmieni nam trochę siłę oddziaływania tego zdarzenia czy wspomnienia o nim, trochę aktywizuje wysiłek na rzecz poradzenia sobie. Czytaj, jeżeli to poukładam i zobaczę, jak to było, to przestanie być aż tak bardzo obezwładniające i być może dostrzegę jakieś szanse na poradzenie sobie. Idziemy dalej. Będziemy koncentrować uwagę na poznawczym przepracowaniu urazowego doświadczenia. To jest to, o czym też już wspomnieliśmy, że dość ważnym jest jakby skoncentrowanie się poznawcze, żeby nie uruchomić reakcji emocjonalnej, która nie jest tu i teraz. Tak? Jeżeli ona się uruchomi, to będzie też coś zupełnie naturalnego. Używamy wszelkich dostępnych nam narzędzi, żeby osadzić kogoś w doświadczeniu tu i teraz. Tak, jesteśmy tutaj, udało się, i troszkę to uspokajamy. Oczywiście zadaniem interwencji nie jest terapeutyzowanie. Przypomnę raz jeszcze, mamy przywrócić komuś zdolność do działania, te sprzed sytuacji kryzysowej. Tak? To nie znaczy naprawiać. To nie znaczy zmieniać, to nie znaczy grzebać, to nie znaczy wybebeszać emocjonalnie. To znaczy pokazać komuś, że jest w stanie coś zrobić i że jest światełko w tunelu, do którego on jest w stanie się przybliżyć. Zrobić coś, żeby je osiągnąć. Zauważcie, to troszkę jest nie tak, jak w przypadku niektórych podejść terapeutycznych. Tak? Tutaj nie będziemy czekać na doświadczenie katarzis, bo uświadamiam sobie nieuświadomione w mocnym uproszczeniu, tylko radzimy sobie z takim ukierunkowaniem na przyszłość. Oczywiście źródło jest ważne, ale nie najważniejsze. Najpierw to, żeby zobaczyć, że jestem w stanie zrobić coś. Jeżeli jest troszkę za późno, jeżeli nie mamy kontroli, jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc, słuchajcie, odpowiedzialnym jest powiedzieć nie potrafię albo to nie moja rola. Będzie się zdarzać tak, że przyjdzie do was osoba po pomoc, która nie jest do pracy interwencyjnej, tylko do pracy terapeutycznej. Tak? To warto mieć na uwadze. Nie zawsze się uda zrobić inaczej. O, widzę, że was jest coraz mniej, zakładam, że nudę. Okay. Co robimy, żeby pomóc? Definiujemy problem, tak? Czyli jeżeli mamy już osobę, która jest zabezpieczona w pierwszej pomocy, mamy ogarniętego lekarza, prawnika i sobie teraz jest po prostu w kryzysie w Polsce, ale nie w ostrej reakcji, zaczynamy. Definiować problem. Sprawdzamy, czym możemy pomóc, co jest problemem, co jest źródłem kryzysu, tak? Co się teraz dzieje, co się stało, że doświadczam tego, czego dostałem. Teraz myślę, że warto spojrzeć na to z perspektywy doświadczeń uchodźczych. Druga rzecz, zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, czyli to, co robimy. Jedziemy na granicę, zapewniamy mieszkania, zapewniamy wyżywienie, tak, zapewniamy mieszkanie. Patrzcie, że to jest dopiero początek pomagania. I oczywiście ten kawałek bycia w relacji. Wspieramy, my jesteśmy obok, słuchamy, akceptujemy. To jest ten moment, kiedy dużo się dzieje ze strony osoby, której pomagamy. Dopiero teraz wchodzimy dość mocno aktywnie w sam proces pomocowy. Tak?
rozważamy możliwości. Czyli sprawdzamy, co się stało, jak do tego doszło, co ja robiłem, żeby sobie poradzić i czego ja potrzebuję. I teraz w zależności od tego, jak bardzo ktoś silnie doświadcza kryzysu, będziemy w różnym stopniu dyrektywnie rozważać te możliwości. Tak? Czasami będzie tak, że powiecie, trzeba zrobić to, to, tamto. Nie? Jakby wskazując dyrektywnie. Czasami będzie tak, że warto będzie powiedzieć, słuchaj, jest taka możliwość i taka możliwość. Jak uważasz? No. Czasami będzie tak, że po prostu zapytamy, czego potrzebujesz? A co by się musiało stać, nie, żeby coś tam? A jak by to musiało być? I schodzimy, nie, od ogółu, takiego globalnego, jak by to musiało być, co by się musiało stać, do poziomu, okej, to co możesz zrobić? Nie? Tu oczywiście w międzyczasie będziemy sprawdzać zasoby, będziemy sprawdzać to, z jakich źródeł wsparcia ktoś może skorzystać. Ważne jest, żeby sprawdzić, okej, co by się musiało stać, czego by do tego było potrzeba, nie? I sobie schodzimy aż do tego, kiedy ktoś może podjąć jakieś działanie, co byś mógł sam zrobić. Kiedy wybierzemy opcję, tak? I wiemy, co ktoś może zrobić, czego do tego potrzebuje, jakiego wsparcia, tak? Czyli żeby usamodzielnić się w Polsce i nie być na utrzymaniu rodziny, u której jestem, bo ja się z tym źle czuję, układamy plan. Nie, wybieramy rozwiązanie, które jest najbardziej osiągalne dla naszego klienta, najbardziej satysfakcjonujące i plan zgodnie z tym, o czym powiedzieliśmy wcześniej, przed chwilką. I uzyskujemy kogo zobowiązanie do działania. Co ważne, patrzcie, że niejednokrotnie będzie tak, że osoba będzie tkwiła w bezradności, w przekonaniu, że nie jest nic w stanie zrobić. W związku z tym, budując plan i pokazując skuteczność, już wymuszamy niejednokrotnie, przepraszam za to określenie, podjęcie działania. Tak? Na przykład, jeżeli właśnie ktoś mówi, że nie ma możliwości uzyskania pomocy prawnej, a ma na przykład telefon komórkowy, to mówi, ja sprawdź, a słyszałem. Na co powiem wam tak, w mojej praktyce słyszałem kilka razy określenie, no dobra, ale tam na pewno nie da się dodzwonić. Mówi, ja spróbuj. Nie? No, znalazłem numer telefonu, ale pewnie jest nieczynny. I wtedy możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu ktoś zadzwonił od nas z gabinetu. Tak? Najłatwiej jest uzyskać zobowiązanie do działania, skuteczne zobowiązanie, że ktoś rzeczywiście podejmie działanie w momencie, kiedy już przy nas zobaczy, że jest skuteczny. Czytaj, uda mu się coś zrobić i dostanie informację zwrotną, przy czym nie od nas, nie, że ktoś mu powie, tylko zobaczy skutek swojego działania. Zobaczy, to może nie jest najtrafniejsze określenie, doświadczy skutku swojego działania. Nie? Tutaj wracamy troszkę do behawioryzmu i warunkowania tego, jak nagradzamy. Moi drodzy, troszkę do odświeżenia. Okej, okay, lecimy dalej. Wszystko wydawałoby się nie za bardzo trudne, jednak mamy kilka pułapek. Myślę, że to, co wybrzmiało, a może i nie wybrzmiało, to to, że ta pomoc interwencyjna wymaga bardzo dużej elastyczności i dostosowania do potrzeb, możliwości naszych kompetencji, tak? Ba, do warunków sytuacyjnych. To, co jeszcze może się pojawić, to pułapka oferowania pomocy. Moi drodzy, nie musimy się zastanowić, po co pomagamy. Czy robimy to rzeczywiście dla dobra kogoś, czy robimy to dla siebie? Chciałbym też, żebyśmy za bardzo się nie kajali, jeżeli robimy to dla siebie. To jest zupełnie okej. Tak? Jeżeli w efekcie kogoś wesprzemy, to, że my odczuwamy z tego powodu satysfakcję czy przyjemność, spowoduje, że będziemy to robić częściej. Nie? W związku z tym to jest jak najbardziej okej, tak obiektywnie. Nie kajajcie się, ale nie oferujemy pomocy, nie wciskamy się tam, gdzie nie trzeba. Dlaczego? Dlatego, że ktoś się może poczuć upokorzony, dyskryminowany. My niejednokrotnie nadwyrężymy swoje zasoby po to, żeby komuś zrobić za przeproszeniem dobrze,
A ktoś na przykład tego nie potrzebuje, w związku z czym mamy poczucie niesprawiedliwości, czy frustrujemy się, czy żal. Nie? To myślę, że tych trudnych emocji nie warto sobie dokładać. To, co się może zadziać jeszcze i może być problematyczne, to wzmacnianie bezradności. Wiecie, to ten moment, kiedy ktoś chce coś zrobić, na przykład, a my mu nie pozwalamy, albo ktoś mówi, nie ma szans, nie uda się, i my go wyręczamy. W związku z tym, za to, że nic nie robię, otrzymuję nagrodę. Brzmi to okropnie. Ale na przykład, jeżeli przyjmujemy, wybaczcie, ale na moim podwórku to jest teraz najbliższe osoby, które oferują zamieszkanie ludziom z Ukrainy, to jest fantastyczne, że oferujemy pomoc i dajemy mieszkanie, ale niefantastyczne jest to, że kiedy te osoby próbują odzyskać sprawczość, kontrolę nad życiem, to my im to uniemożliwiamy. Jeżeli ktoś potrzebuje poczuć się potrzebny, poczuć się skuteczny i na przykład wam zapłacić, i na przykład, nie wiem, obrać ziemniaki na obiad, albo w jakiś sposób zrekompensować, to jest dość istotne, tak? Dlatego, żeby ktoś sobie radził później. Jeżeli tego nie wzmocnimy, nie wykorzystamy, może być tak, że z biegiem czasu, być może nawet i krótkiego, ktoś po prostu uzna, że nie warto się starać i robić czegokolwiek, bo skoro ja nie wkładam wysiłku, energii i zaangażowania, a dostaję, to po co mam to robić? Tutaj warto mieć to na uwadze. Kolejna rzecz to granice interwencji i zaangażowanie interwenta. To jest kolejna taka kwestia, która sprowadza nas do pytania o to, po co pomagamy, czy robimy to dla siebie, czy robimy to dla kogoś. Tak? Tu warto z osobą ustalić cel pracy. W pierwszej pomocy psychologicznej opiekujemy się, zapewniamy bezpieczeństwo, zabezpieczamy przed traumą. Dalej w pracy interwencyjnej, tak, pierwsza pomoc jest elementem interwencji kryzysowej. Dalej w pracy interwencyjnej będziemy przywracać zdolność do działania, ale wspieramy klienta w zrealizowaniu konkretnego celu. Nie więcej, nie mniej. Nie wpychamy się, nie mówimy, co dla niego jest najlepsze. Patrzymy na potrzeby i możliwości naszego klienta. Mamy też na uwadze, zauważcie, że możemy kierować się trochę innymi wartościami niż nasz klient. Tak? Co innego nam przyświeca, co innego jest istotne. Więc tu też warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz ważna to to, że występujemy w konkretnej roli i czasami wyjście z tej roli jest zagrażające. Myślę, że to, co warte uwagi, to złudzenia i nadzieje. Z jednej strony budujemy w kimś nadzieję, że można coś zrobić, że jest w stanie coś zrobić. To tak. Ale wiecie, nie dajemy nadziei na zasadzie wszystko będzie dobrze. Nie? Ta wojna się skończy, nie będzie, nie wiem, wojny nuklearnej, wszystko się ułoży. My tego nie wiemy. Więc tutaj nie dajemy złudnych nadziei. Możemy za to sprowadzić to do tego, nad czym mamy kontrolę i wpływ. Nie? Czyli pracujemy na zasadzie, okej, zrobimy wszystko, żeby było jak najlepiej. Sytuacja jest trudna, nie wiem, to, nie wiadomo, co się zadzieje, ale na tu i teraz możemy zrobić to, to i to. Nie? Czyli sprowadzamy do czegoś, co jest osiągalne. Czyli zauważcie, bo będziemy pracować nad obrazem sytuacji, który będzie rzeczywisty, z jasnym wskazaniem, co jest zależne, co niezależne, co jest pod moją kontrolą, co jest poza. Okej, dobra, to może delikatne podsumowanie. Pierwsza rzecz, prośba o pomoc. Tak? Czyli jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, przychodzi, czy my czujemy potrzebę pomocy, pytamy, czego ktoś potrzebuje. Nie wciskamy się, bo uważamy, że wiemy najlepiej, co komuś jest potrzebne, bo tym robimy krzywdę. Po prostu. Nie? I robimy krzywdę komuś, bo może się poczuć gorszy, wykluczony, możemy mu odebrać sprawczość, ba, robimy krzywdę sobie, bo się frustrujemy.
Po prostu, że nasza pomoc jest niewzięta, nieadekwatna, czy my wystrzelaliśmy się z czegoś dla nas istotnego, a ktoś tego nie przyjmuje. W związku z tym pomagamy adekwatnie, zgodnie z kompetencjami i w reakcji na rzeczywistą potrzebę. Tak? Czytajcie, jeżeli zanim pomożemy, sprawdzamy, co jest potrzebne. Kropka. Druga kwestia to analiza sytuacji. Tak, kiedy już dostaniemy w tej nie do końca pierwszej interwencji, nie do końca w pierwszej pomocy, czyli już mam kogoś zaopiekowanego, analizujemy z nim sytuację, w której się znalazł. Tak? Gdzie jestem? Co do tego doprowadziło? Jak znalazłem się tu, gdzie jestem? To jest ten moment, gdzie musimy sporo zaakceptować i szukamy możliwości, co się zadzieje dalej, tak? Co mogę zrobić dalej. Żeby to ładnie określić, adekwatnie, musimy wiedzieć, w jaki sposób nasz klient sobie radzi. W związku z tym przyglądamy się na przykład temu, jakie działania podjął, jak wyglądała ucieczka z Ukrainy na przykład. Nie? Tutaj mamy na uwadze kawałek nie straumatyzować, czyli czekamy na gotowość. Nie? Jeżeli tego nie ma i nie chce, jakby nie ma potrzeby, czy wręcz zagrażające byłoby zanurzanie w tym, co się stało, to patrzymy na teraz, co ktoś robi, żeby teraz sobie poradzić, nie? I szukamy tutaj, budujemy jego zasoby. Tak, wzmacniamy to, co skuteczne podkreślamy. Zaczynamy szukać możliwości poradzenia sobie, czyli wytyczamy cel, wytyczamy to, czego ktoś pożąda i zaczynamy szukać rozwiązań, ale rozwiązań, które są tej osoby. Tak? Czyli patrzcie, znowu wracamy z tyłu głowy do tego, jakie cele realizujemy, że to musi być moje, odpowiadać na moje potrzeby, być zgodne z moimi wartościami i tak dalej, i tak dalej. No? Czyli tutaj analizujemy możliwe rozwiązania, tak? Co by się mogło zadziać, czego bym potrzebował i tak dalej, to o czym przed chwilką powiedziałem. I zaczynamy podejmować nowe działania. Tak? Sprowadzając kryzys do niemożliwości poradzenia sobie na stary sposób, zaczynam szukać nowych rozwiązań. Ja mogę je z klientem budować już w gabinecie i podpisujemy kontrakt. Oczywiście biorę to w cudzysłów, nie musi być spisany, ale uzgadniamy, że próbujemy. Nie? To jest ten moment, gdzie fantastycznie, jeżeli macie kogoś w tej pracy, która jest dłuższa, tutaj widzicie go, nie wiem, 3, 4, 5, 6 razy, rozumiem, że nie jest dłuższa w takiej perspektywie terapeutycznej, to warto pomyśleć o zastosowaniu zadań domowych. Nie? Czyli ja zaczynam robić coś z klientem w gabinecie. Gabinet też mogę wziąć w cudzysłów, bo nie wiadomo, czy będziemy mieć takie warunki. Ale to, co robię, zaczynam robić coś z klientem w czasie spotkania, czego ciąg dalszy klient wykonuje poza naszym spotkaniem i stanowi to punkt wyjścia do naszej pracy podczas kolejnego spotkania. Nie? Myślę, że to robicie w pracy pomocowej, więc chyba nie mam za bardzo nad czym tutaj się rozwijać. Okej. Patrzcie, będzie godzina na pytania do 20, bo to już ostatni element, o którym chciałbym opowiedzieć Wam tak na tu i teraz. Patrzcie, żeby pomagać, muszę zadbać o samego siebie. Muszę być w stanie pomagać, w związku z czym muszę radzić sobie ze swoimi emocjami, być świadomym swoich potrzeb, swoich wartości. W związku z tym, moi drodzy, pierwsza prośba, bądźcie uważni. Jeżeli jesteście przeciążeni, jeżeli nie radzicie sobie, jeżeli czegoś nie potraficie, jeżeli jest wam za dużo, zaopiekujcie się tym. Tak? Nikomu nie pomożemy, nie będąc w stanie. W związku z tym najpierw wy, dopiero potem ktoś. Dlaczego? Jak my o siebie nie zadbamy, nikt o nas nie zadba. Wybaczcie. Druga kwestia. Korzystajmy ze wsparcia. Wiecie, ja pracuję na uczelni 8 lat z psychologami, psychoterapeutami bardzo podobnie i widzę, że my mamy dość dużą trudność często, żeby pokazać, że potrzebujemy wsparcia. Robimy to w gabinetach terapeutycznych, w sensie, kiedy korzystamy z własnej psychoterapii, kiedy korzystamy z superwizji, ale jesteśmy dla siebie średni. Jako
grupa wsparcia, jako wsparcie w zawodzie, wsparcie w jakiejś sytuacji. Warto zadbać o to, żeby w tej niełatwej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, żebyśmy byli wsparciem dla siebie sami. W związku z tym, moi drodzy, może warto pomyśleć o zorganizowaniu jakiejś grupy wsparcia, tak? Choćby i wirtualnej, gdzie sobie przegadamy trudności w pracy. Zauważcie, że to są trudności te dotykające wojny, które są nie tylko z osobami uchodzącymi z Ukrainy, tymi, które zostały, ale również lęki, które uruchamiają się w naszej społeczności, w naszym społeczeństwie, czy to związane z tym, że istnieje zagrożenie wojną, czy to związane z powołaniami do wojska, czy też z uruchomieniem pewnych wspomnień, tak? Czy to jeszcze z czasów II wojny światowej, czy to z czasów wojny w Jugosławii, tak? Więc tego troszkę jest, więc jest problematyczne. Pozwólmy sobie zadbać o siebie. Tak, czyli dbamy o siebie i korzystamy ze wsparcia. To, co warto mieć na uwadze, to zająć się tym, nad czym mamy kontrolę, na co mamy wpływ i w czym mamy skuteczność. Tu dodałbym, moi drodzy, jeszcze kawałek, zajmijmy się tym, w czym jesteśmy kompetentni. Jeżeli nie czujemy się kompetentni, żeby pomóc komuś, kto doświadczył traumy, kto jest w silnym kryzysie, nie róbmy tego, tak? Bo możemy fantastycznie go wesprzeć później terapeutycznie, albo typowo, wiecie, instrumentalnie. Tak, ja ci pomogę, dam ci coś, zabiorę cię gdzieś. Ale naprawdę nie ma potrzeby, żebyśmy się traumatyzowali, żebyśmy robili coś na siłę. Zapędy mesjańskie proszę zostawcie w domku, zadbajcie w tym wszystkim o siebie. Nie każdy z nas musi potrafić wszystko i naprawdę jesteśmy potrzebni tam, gdzie potrafimy. Jeżeli na przykład chcemy komuś pomóc w pierwszej pomocy psychologicznej, a sami mamy trudność, czy z doświadczeniami wojennymi, czy z doświadczeniami przemocy, czy z przemocą wobec dzieci, nie? I uruchomi się w nas reakcja emocjonalna, możemy komuś zrobić pokrzywdę. Tak? Oczywiście może mu życia nie zniszczymy, ale to nie jest czas, żeby kimś zbudować na przykład poczucie winy. Oczywiście może być w tak silnym przeżywaniu, że tego nie zauważy, ale i tak jakby bilans wyjdzie na straty dla was, bo zbyt duże obciążenie. Okej, kolejna rzecz to zaakceptowanie to, nad czym się nie ma kontroli. Czyli przyjmujemy, że świata nie zbawię, nie zrobię wszystkiego. Nie? Nie podejmiecie decyzji za klienta, nie spowodujecie, że wszyscy przeżyją, nie spowodujecie, że wszyscy będą zaopiekowani, nie spowodujecie, że wszyscy się zasymilują, czy inaczej zaadaptują, bo asymilacja może nie byłaby korzystna, zaadaptują do życia w nowych warunkach. Niektórzy nie dadzą rady, niektórzy umrą. Okej. Warto znaleźć zajęcie, które da nam oderwanie. Tak? Dla higieny zdrowia psychicznego nie zanurzajmy się w sytuacjach, z którymi pracujemy. W sensie gry komputerowe sobie znajdźcie, czas z rodziną, hobby, cokolwiek, co pozwoli wam nie zanurzać się cały czas w problemach osób, z którymi pracujemy. Tak? Musimy też regulować swoje napięcie, regulować emocje, po to, żeby być w stanie pomagać, żeby być w stanie żyć. To nie jest złe i niewłaściwe, że potrafimy w trudnej sytuacji znaleźć trochę przyjemności czy doświadczyć trochę radości. Myślę, że warto, moi drodzy, żebyśmy zadbali o to, żeby to po prostu było. Co my tu jeszcze mamy? Skoncentruj się na czymś. Tak? Zalecenia, może już czytaliście, wyszły z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak pomóc sobie. Tutaj możemy ograniczyć sobie właśnie dostęp do mediów, oglądać tylko zweryfikowane informacje, skoncentrować się na działaniu i robieniu tym, co potrafimy. Tak? W związku z tym warto znaleźć sobie działanie, które pokaże nam, że jesteśmy w czymś skuteczni, mamy w czymś sprawczość. Tutaj pamiętajmy tylko, żeby nie było to kosztem osób, którym chcemy pomóc.
No, czyli wsłuchujemy się w potrzeby, odpowiadamy na nie. Jeżeli nie potrafimy, to być może to, jak chcemy, wesprze te osoby na pierwszej linii frontu pomocowego, tak? Nie musimy pracować bezpośrednio z osobami doświadczającymi kryzysów, traum w związku z sytuacją na Ukrainie. Może być to ktoś, kto doświadcza tego pośrednio. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Nie każdy w ten sam sposób, choć każdy jednakowo silny i mocny. Okej, moi drodzy, z strony mojego gadania to tyle. Uff, aż się dziwię, że 2 godziny udało mi się mówić bez przerwy. Teraz, jako że nie zrobiliśmy pół godziny zaplanowanej przerwy, jest czas na Wasze potrzeby, pytania, sugestie. Zaraz wyłączę prezentację i zerknę, co pojawiło się na czacie. No, jeżeli macie jakieś potrzeby, dajcie proszę znać. Okej, okay, wyłączam to. Okay, co my tu mamy? Moi drodzy, dziękuję Wam. Widzę, że o, jakie miłe słowa. Poprawiacie mi zdecydowanie humor. Widzę wpis pana Krzysztofa. Jak pańskim zdaniem może wpłynąć cała sytuacja na osoby, które mimo niskiej świadomości lub przecenia swoich możliwości wiedzy spróbują udzielać pomocy psychologicznej? Obawiam się sytuacji, w której oprócz osób z PTSD dojdą nam osoby, które przerosła sytuacja, bo nie spodziewały się, jaki impact będzie miało to na nich samych. To jest, co wiecie, ten kawałek, na który chciałbym, żebyście zwrócili uwagę i nie podejmowali działań, w których nie czujecie się na siłach. Tak? Bo doświadczycie po prostu sami traumy. Więc rzeczywiście, panie Krzyśku, będzie tak, że zdecydowanie może się tak zadziać, że będziemy musieli wspierać osoby wspierające. Zresztą mogę Wam już powiedzieć, że ja ostatnie 2 dni spędzam na tym, żeby konsultować lekarzy, psychologów, którzy pracują na pierwszej linii frontu, już doświadczyli, jechali na granicę, czy opiekują się osobami, które przyjechały, więc my wszyscy potrzebujemy wsparcia. Tak? Wiecie, ja mam tak z natury, że jestem bardzo skoncentrowany na działaniu i dobrze się czuję w tych sytuacjach kryzysowych, ale to jest moje. Nie każdy z nas tak ma. Więc tu dbamy o siebie. Widzę wpis o tym, żebym ja zadbał o siebie. Postaram się również. Okej, okay. Pani Dorota, czy mógłbym podać przykładowe techniki poznawcze, które mogą zastosować i odprowadzić klienta tu i teraz? Moi drodzy, w terapii dialektyczno-behawioralnej na przykład pozwala się nawet na dotyk, tak, żeby osadzić kogoś, ale techniki poznawcze, możemy poprosić kogoś, żeby, nie wiem, liczył śrubki, ptaszki, jeżeli są, dachówki, coś takiego, co spowoduje skoncentrowanie uwagi, tak, na rzeczywistości, na sytuacji, w której ktoś się znajduje. Okay. Jeśli chodzi o techniki poznawcze, jest kilka pozycji. Na pewno jest terapia poznawcza, która może Wam pomóc, wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego kilka lat temu. To jest taki duży zbiór technik poznawczych i jest całkiem fajny. Pytanie czysto formalne, czy można otrzymać zaświadczenie? Moi drodzy, myślę, że jeżeli zwrócicie się do Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii, to będzie taka możliwość. Szczerze mówiąc, ja odpowiedziałem na potrzebę, przygotowałem się 2 dni i ja tego nie zaopiekowałem, ale jeżeli będzie Wam zależało, to myślę, że taka możliwość będzie. Napiszcie proszę do Fundacji, przy czym miejcie na uwadze, że było nas tu dzisiaj w pewnym momencie 1000 osób, no teraz mamy niecałe 800. Tak, okej. To rzeczowego spotkania może być przydatne w pracy, bardzo mnie to cieszy. Czy interwencja kryzysowa online przez telefon jest równie skuteczna jak na żywo? Tu Wam mogę powiedzieć, że nie czytałem badań. Wiemy, że psychoterapia online jakby w kontakcie mają bardzo podobną skuteczność, czy są równie skuteczne. Myślę, że bardzo dużo zależy nie tyle, wiecie, jakby nie obiektywnie od skuteczności, tylko od tego, jak my się czujemy w tych relacjach. Mogę Wam powiedzieć wprost, że ja tę pracę interwencyjną, a nie w zakresie poradnictwa czy pracy nad zmianą, najbardziej
Lubię w kontakcie. Dlaczego? Dlatego, że widzę ciało osoby, widzę jak reaguje. Wiecie, jakby jestem bardziej w tej relacji. W związku z czym mi się łatwiej pracuje i odpowiada na potrzeby osoby i dostosowuje pracę do tej osoby, jeżeli to jest w kontakcie, takim rzeczywistym. Ale myślę, że za chwilę nie będziemy się zastanawiać, czy tak i tak, tylko będziemy myśleć, jak to zrobić, żeby było jak najbardziej skutecznie w tym kawałku pomocowym. W związku z tym nie potrafię panu odpowiedzieć, czy jest równie skutecznie. Na pewno na tę skuteczność wpływać będzie to, jak my się czujemy w tej pracy. Ja osobiście czuję się gorzej. Tak? Gdzie w pracy w zakresie poradnictwa, czy pracy nad zmianą, taką nie wiem, bardziej coachingową, czy konsultacji psychologicznej, nie ma to dla mnie znaczenia, tak z interwencji ma dość duże. Pani Kasiu, bardzo się cieszę, że nie było nudnie. Ciekawe, profesjonalnie energetyczne, dziękuję. Co do punktów wspierania konkretnego celu, czy jeśli klient ma tendencję do zmieniania celów, przeskakiwania z jednego na drugi, to adekwatne będzie przywracanie osoby do pierwotnego. Tu mam ochotę wam powiedzieć, że to zależy. Czasami będzie tak, że warto będzie spróbować na przykład wprowadzić cele do wspólnego mianownika. Wiecie, to może być co innego behawioralnie, ale potrzeba, która będzie zaspokajana tym celem, będzie ta sama. Nie? Więc warto, jeżeli klient nam zmienia, zweryfikować, dlaczego zmienia i pomyśleć o tym, patrzcie, żeby cel był prawidłowo skonstruowany i warty osiągnięcia i wysiłku, on musi być adekwatny do potrzeb osoby. Więc musimy sięgnąć do tego, jaką potrzebę realizuje. I wtedy być może się okaże, dlaczego ktoś nam zmienia ten cel. No? Bo może to być coś zewnętrznego, że ktoś go pcha albo kwestia sytuacji, a może być tak, że po prostu dostrzega nowe możliwości zrealizowania, zaspokojenia swojej potrzeby. I tutaj temu bym się przyjrzał, nie sprowadzałbym tego do konieczności zrealizowania tego, co na wejściu. Zauważcie, że też teraz patrząc na te osoby przyjeżdżające z Ukrainy, może być tak, że ich możliwości się zmieniają. Mówiąc bardzo wprost, może się okazać tak, że mąż zginął i nagle tracę nadzieję na to, żeby wyjechać i muszę się osadzić tu. Albo chcę wrócić na Ukrainę. Więc bierzemy pod uwagę wszystkie trzy grupy czynników nieustannie, o których mówiliśmy, tak, że to są i zasoby, i osoby, i zadanie, i warunki. I jeszcze bierzemy pod uwagę stan, który się zmienia i przez to troszkę będziemy filtrować ten cel. Okej. Wspieranie odzyskiwania sprawczości. Jak działamy, gdy tych starań klient nie przejawia? Tutaj czasami działa taki kawałek jakby pokazywania sprawczości, skuteczności już. Posunąłbym się czasami do uzależnienia gratyfikacji, czy jakby umożliwienia czegoś w zależności od podjętego wysiłku. Ale jeżeli widzicie, że to wynika z poczucia bezradności, braku sensu, braku celu, bardzo często bym, wiecie, tu warto mieć na przykład kontakt z psychiatrą, bo może się okazać tak, że problemy z nastrojem i ogólnie z przeżywaniem sytuacji będą na tyle silne, że będą wymagały wsparcia farmakologicznego. Więc Pani Karolino, w zależności od tego, jak ktoś funkcjonuje i z czego będzie to wynikać, a to Pani pewnie w tej relacji zobaczy, albo pracujemy, no tutaj ładnie się sprawdzą techniki poznawczo-behawioralne, przy czym w oparciu o stan klienta, tak? Pracujemy w relacji, a nie protokołem. Jeżeli się go chcemy trzymać, to tak, dostosowujemy do potrzeb możliwości, albo prosimy psychiatrę o pomoc. Tutaj możemy komuś zasugerować, jeżeli to jest osoba, która przyjechała z Ukrainy i sobie nie radzi, albo klient jest w tak głębokim kryzysie, to my go wysyłamy do tego psychiatry. Ja bym się posunął do umówienia wizyty. Czy webinar będzie dostępny po zakończeniu? Będzie. Na pewno będzie dostępny na profilu YouTube'owym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, za co Uniwersytetowi mojej alma mater bardzo, bardzo dziękuję. Jak sobie radzić z klientem, który mówi o tym, że chce popełnić samobójstwo? O, to jest ważne. Ogólnie w pracy interwencyjnej założenie jest takie, że o to pytamy zawsze. Musimy oszacować ryzyko popełnienia samobójstwa. Czasami zobaczycie, że jakby ktoś w ogóle w to nie idzie, ale jak już sobie nie radzi,
Bardzo często usłyszycie o tym, że on by chciał nie istnieć, przestać żyć, że w zasadzie by nie zauważył jego zniknięcia. Tutaj troszkę drążymy i pytamy wprost, nie? Czy myśli pan o tym, pani, żeby? Czy chce pan, pani, żeby? I teraz tak. Jeżeli to ryzyko istnieje, nie ma, to wtedy sobie to przetwarzamy i zaczynamy szukać kotwic w życiu, tak? W sensie, dlaczego warto żyć? Nie? Czyli jeżeli ktoś nie planuje, tylko sobie myśli o tym, że mógłby nie żyć. I wzmacniamy, podpisujemy na koniec kontrakt, że nam się nie zawije do kolejnego spotkania. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście ma myśli i plany samobójcze, to moi drodzy, to jest jeden z powodów do naruszenia kontraktu. To znaczy, jeżeli naruszenia, może inaczej, uwzględnienia tego, że nie do końca nas obowiązuje tajemnica. W momencie, kiedy zapewniamy bezpieczeństwo komuś kontraktem, warto uwzględnić, że mogą się pojawić sytuacje, kiedy ja nie będę mógł zachować wszystkiego dla siebie i będę mógł zareagować. I taką sytuacją będzie, jeżeli będzie się chciał pan, pani zabić. Albo zabić kogoś, nie? I wtedy odwołujemy się do tego i kiedy ktoś chce się zabić, mówimy, słuchaj, słyszę, że teraz jest ciemno, tak? I mówimy, ale słyszałem też, że kiedyś było inaczej. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że może być inaczej, albo czy jest coś, co mogłoby się zadziać, żeby, tak? Czyli pokazujemy, że ten kwek samobójczy jest na tu i teraz, tak, braku nadziei, ale dalej da się coś z tym zrobić. I tutaj, że w mojej opinii potrzebna jest pomoc. W związku z tym, przepraszam cię, ale zadzwonię teraz po pogotowie. Nie? I dzwonimy po pogotowie, mówiąc, że mamy klienta, który chce się zabić. Po prostu. Portale, które agregowałyby rozwiązanie najczęstszych problemów praktycznych, pomoc prawna, sposoby kontaktowania się z osobami, które zostały na Ukrainie. Panie Pawle, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale myślę, że zaraz to będzie. Zauważcie, mamy trochę trudność, że jest mnóstwo nieskoordynowanych, niezorganizowanych działań, które no, w zasadzie będą w nas generowały frustrację za niebawem. Więc myślę, że prędzej czy później ktoś podejmie wysiłek na rzecz tego, żeby zagregować to w jednym miejscu, przeszukać. Zauważcie, że już się pojawia na fejsie, na przykład w ogłoszeniach, że ktoś zebrał miejsca ze zbiórkami i posegregował je, co idzie na co. Nie wiem, czy istnieją informacje odnośnie miejsc udzielających pomocy prawnej. Myślę, że musimy po prostu śledzić fanpage'e czy strony rządowe i organizacji pozarządowych. Przykro mi, ale nie potrafię bardziej pomóc. Jaki wpływ ma rodzaj i reaktywność osoby na czas, w którym powinniśmy spróbować zmniejszyć dystans? W zależności od temperamentu może się różnić to, jaki różni się odnośnie wieku. Okej. Ja tu podążam bardzo za potrzebą i raczej nie jestem inicjatorem niczego. Ja reaguję na potrzeby osoby. Zauważcie, jakby sprowadzając to do takiej interwencji na co dzień, zupełnie inaczej zachowuję się, i to mówię i o dystansie fizycznym, i o skracaniu dystansu w relacji tak komunikacyjnie. Zdarza mi się, że mam na przykład w ciągu jednego dnia do zaopiekowania, nie wiem, nastolatka, mówię o 19-latku, bo pracuję z dorosłymi, który jest w kryzysie po używaniu substancji psychoaktywnych, bo mu na przykład jakiś objaw został psychotyczny, tak, albo coś się zadziało i się boi, a zaraz potem dostaje panią lat 70 parę, która przeżywa śmierć męża i to, że ten mąż ją nawiedza. W związku z tym ta potrzeba bliskości i jakby bycia w relacji i skracania dystansu jest różna. Tak, czyli jakby bardziej odpowiadając na pytanie, panie Krzyśku, podążamy za klientem. Nie wiem, jeżeli miałbym się oprzeć na dowodach, czy jest tu zależność jakaś temperamentalna czy osobowościowa. Oczywiście, patrząc z perspektywy wiedzy psychologicznej, tak, to powinna być, ale nie mam na to dowodu. Okej. Okay. Jakie techniki w skrajnych emocjach?
przykłady interwencji poznawczych, o tym, co można zrobić, żeby osadzić na tu i teraz, już powiedziałem. Zerknijcie proszę do podręczników, tych technik poznawczych, ich zbiorów troszkę jest. Była mowa o kursie języka ukraińskiego, czy to kurs online, czy jest odpłatny, gdzie da się zgłosić. Była mowa o tym, że Uniwersytet Wrocławski zorganizował, słuchajcie, jak wczoraj z osobami pracującymi tam rozmawiają o tym, że fantastycznie byłoby wam dać taką możliwość powiedzieć, tak niestety możliwość skończyła się w przeciągu godziny czy dwóch, więc tu niestety się nie udało, ale już mobilizujemy inne uniwersytety, żeby takie działania podjęły. Przy czym, wiecie, tu chodzi też o to, żeby nie wymuszać na kimś pomagania kosztem jego zasobów. Każdemu z nas jest ciężko, więc warto, żeby każdy z nas potrafił tak, jak może i potrafi. Nie? Łatwo jest budować, bazować na czymś poczuciu misyjności, ale umówmy się, każdy z nas też się musi, nie wiem, utrzymać w tych warunkach. Więc nie oczekujmy od, nie wiem, lektorów języka ukraińskiego, że będą pracować za darmo, tak jak nie oczekujmy, że każdy z nas będzie pracować cały czas za darmo. Wiem, że to nie jest wygodne poruszać kwestii finansów teraz, ale zauważmy, że nasza pomoc nie skończy się na tu i teraz, tylko żeby była sensowna, musi być rozwiązana strategicznie. W związku z tym nie może być przeciążająca, i my musimy być wydolni życiowo, bo inaczej się po prostu straumatyzujemy. My wpadniemy w kryzys. Nie? Śledźcie proszę strony uniwersytetów, bo na pewno będzie się działo. Uniwersytet Wrocławski przetarł szlaki, zrobili fenomenalną robotę i myślę, że dalej to się zadzieje. Tak, ten kurs był nieodpłatny dla uczestników. Jest w sensie. Po czym rozpoznać, czy to tylko na interwencję, czy już na terapię traumy. To jest tak, interwencja będzie nam zachodzić w pierwszych tygodniach po zdarzeniu. Nie? Pierwsza pomoc psychologiczna to będzie albo na miejscu zdarzenia, albo zaraz po. Potem pracujemy interwencyjnie, ale to jest kawałek do kilku tygodni. Jeżeli widzicie, że po tych kilku tygodniach, na przykład po sześciu, ktoś cały czas nie poradził sobie z doświadczeniem, nie poszedł dalej, tylko odtwarza, ja już bym i się zanurzał w doświadczeniu traumy, ja bym pokierował do psychoterapii. Okej. Powiedział pan, że nie ma lepszego, gorszego stylu radzenia sobie. Każdy styl radzenia sobie może być pozytywnym. Co może być pozytywnego w stylu unikowym? Proszę o rozwinięcie. Okej. Patrzcie, że naszym zadaniem będzie poradzenie sobie. Żeby poradzić sobie strategicznie, muszę radzić sobie z tym, co na tu i teraz. Nie? Jeżeli za bardzo, za mocno przeżywam albo bombarduje mnie milion zleceń, to nie będę w stanie tego zrobić konstruktywnie, nie będę w stanie tego wygasić. I tu kwestia nie dobry, zły, tylko adaptacyjny. Może się okazać, że unikanie konfrontacji z jakimś stresorem spowoduje, że mi się uzyska lepsza, znaczy odzyskam zdolność do działania. Nie? Czyli jakby nie rozwiąże nam to problemu, ale spowoduje, że nie będę tak bardzo bombardowany czymś, co może sprzyjać radzeniu sobie na tu i teraz. Nie? W związku z tym niekiedy te strategie bazujące na unikaniu mogą rzeczywiście sprzyjać radzeniu sobie, przy czym musimy zweryfikować ich adekwatność i nie jakby patrzeć na to, czy to działa ok, czy nie jest na zasadzie unikania, gdzie jakby stresor czy wydarzenie kryzysowe dzieje się mimochodem i narasta. Nie? Bo nam może to straumatyzować. Czy mógłby pan powtórzyć, skąd, gdzie można znaleźć wytyczne odnośnie samopomocy psychologicznej? Jest artykuł, moi drodzy, wczoraj został opublikowany przez amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Jak wejdziecie na stronkę fanpage APA na Facebooku, tam jest to, co zrobić, żeby sobie pomóc. Okej, cieszę się, pani Renato, że wykład był zdatny. O roli interweniującego powiedział pan coś o zagrożeniu wyjścia z roli, czy mógłby pan rozwinąć? Warto pamiętać, pomagając, co jest naszym celem. To znaczy nie wyręczenie klienta w działaniu, nie zagłaskanie go i zbawienie świata, tylko przywrócenie klientowi, jakby wsparcie go w przywróceniu zdolności do działania. Nie? W zrealizowaniu jednego konkretnego celu.
Nie bierzemy na siebie więcej. O to mi chodzi z wyjściem z roli. Jeżeli wyjdziemy, zauważcie, że bierzemy na siebie troszkę więcej odpowiedzialności, a jeśli bierzemy na siebie odpowiedzialność, to niekoniecznie za coś, nad czym nie mamy wpływu, to możemy ponieść tego dość duże koszty. Pytanie odnośnie teorii. Jaka jest relacja, różnica pomiędzy pojęciami trauma, kryzys, katastrofa? Kryzys to jest to, czego zdarzenie, którego doświadczamy i nasze strategie zaradcze były nieadekwatne. Trauma to jest doświadczenie takiego kryzysu, w którym mamy zagrożone bezpośrednio nasze życie, czyli coś takiego mocnego stąpnięciem. Katastrofy to są sytuacje, w których mamy zagrożone życie i które dzieją się zewnętrznie, mają charakter bardzo często masowy. Może to być naturalne, jak na przykład lawina, powódź, tsunami, a może być wynikające z czynników społecznych, na przykład jak na przykład wojna. Nie? Czyli kryzys będzie rodzajem, w zasadzie można określić, stresu, a trauma będzie również taką reakcją stresową, tylko tam, gdzie mamy zagrożenie życia nasze albo bądź bliskich. Katastrofa to zdarzenie, które może wywołać takie sytuacje. Co mamy dalej? Czy będzie szansa na pozyskanie prezentacji? Moi drodzy, jak do mnie napiszecie, to wam ją wyślę. Nie ma problemu, tylko chciałbym uzupełnić bibliografię, ponieważ opracowywałem to na podstawie literatury niejednokrotnie, czerpiąc żywcem, bo to są po prostu, wiecie, kroki. W związku z tym nie chciałbym pozbawiać kogoś czy naruszać czyjegoś prawa własności intelektualnej, więc wam udostępnię wersję z przypisami i z bibliografią. Uważam, że na użytek naszego dzisiejszego wykładu to jakby odwołanie się do nazwisk wystarczy, ale jeżeli to upowszechnię, chciałbym, żeby pani profesor Kubacka-Jasiecka, pan profesor Ziarko czy International, no, to towarzystwo, jakby fundacja wspierająca ludzi w kryzysie, czy kilka osób przygotowujących wykłady, seminaria na ten temat, żeby je wszystkie uszanować i uhonorować, bo to jest ich wkład pracy. W związku z tym uzupełnię bibliografię i oczywiście wam dam. Wyglądają dobre praktyki udzielania pomocy przy wsparciu tłumacza. Słuchajcie, ja nie mam doświadczeń, ale jeżeli wy macie, podzielcie się proszę na czacie. Już wam piszę mojego maila. To jest deka.adamek@gmail.com. Tak, deka.adamek@gmail.com. Możecie też pisać do mnie na maila z Uniwersytetu Śląskiego dominik.adamek@us.edu.pl bądź też na maila zaprzyjaźnionych uczelni, ale myślę, że znajdziecie mnie po prostu w internetach. dominik.adamek@us.edu.pl. Okej. Co mamy dalej? Nie mam doświadczeń, to już powiedziałem. Jaki ośrodek, aby całościowy kurs interwencji? To jest mniej więcej pytanie tego kalibru, co pytanie o szkołę psychoterapii. Moi drodzy, wszystko zależy od prowadzących i od waszego doświadczenia i gotowości do pracy własnej. Ja mam tak, i myślę, że moi studenci to potwierdzą, że jestem bardzo mocno krytyczny i drążący. W związku z tym mogę powiedzieć, że ja ukończyłem studia poza psychologią o dwóch specjalnościach w Uniwersytecie Śląskim. To jeszcze skończyłem studia dla biegłych sądowych w Uniwersytecie SWPS w Katowicach i drugie z interwencji kryzysowej we Wrocławiu na SWPS-ie, ale oprócz tego mam jeszcze 6 innych fakultetów podyplomowo, które umożliwiają mi pracę interwencyjną z uwzględnieniem czynników sytuacyjnych. W związku z tym nie ma jednej najlepszej szkoły. Każda ma coś dobrego, mocnego. To, na co warto zwrócić uwagę, to wybrać szkolenie, które przygotuje was z jednej strony do pracy z konkretnymi typami kryzysów. To jest dość ważne, żeby doświadczyć, które kładzie nacisk na pracę warsztatową. Nie? Więc to jest ok, a nie na coś mocno badawczego. Jednocześnie które umożliwia, jakby daje wam ten kawałek oparcia na teorii i na dowodach. To jest trudno wypośrodkować i nie ma idealnego, więc i tak będzie wymagało od was bardzo, bardzo dużo pracy
O, widzę fantastycznie. Link już sobie też odpalę. Okej, idziemy dalej. Zaakceptowaniu zaistniałej sytuacji, straty domu, poczucia bezpieczeństwa, pozostawieniu partnera. Analizujemy sytuację, w której się znalazł, układamy sobie to, jakby wiecie, obraz sytuacji i patrzymy na to, na co mamy wpływ, na to nie, na co nie. I układamy sobie cele. Jakby to, żeby zaakceptować, będzie wymagało a troszkę przetworzenia, określenia mojej roli w tym, no, szans, zagrożeń, ale też mojej sprawczości i kontroli. I to nas doprowadzi do zaakceptowania. Inaczej, w mojej opinii, tak to zazwyczaj z klientem uzyskuję. Nie? Żeby mieć jakby rzeczywisty, racjonalny obraz sytuacji i moich możliwości. I wtedy szukamy rozwiązań, ta akceptacja czasami przychodzi. Czasami wiecie, jeżeli ja nie akceptuję albo nie widzę możliwości poradzenia sobie, ja bym czasami zaryzykował w pracy z klientem, to czy możemy na ten, wiecie, stwierdzenie, że na przykład, okej, czy możemy na ten moment przyjąć, że ja, że jakby dostrzegam, że ty tego jeszcze nie widzisz i wyobrażam sobie, że to trudne, ale może być konieczne, żeby pójść dalej. Czy możemy przyjąć, że na ten moment ja po prostu zaakceptuję albo uwierzę za nas oboje? Nie? To jest coś takiego, coś mocno ryzykownego, albo inaczej może odnieść różny skutek, ale jeżeli czujecie, to wiecie, jakby utrzymujemy sprawczość i odpowiedzialność na kliencie, ale mu towarzyszymy. Jeżeli go to wesprze w tym, żeby zadziałać dalej, i wiecie, jakby idziemy krok dalej i się uzupełnia to, co się miało zadziać wcześniej, to ja bym takie ryzyko podjął. Ciekawe, w razie czego będę wiedział, co należy zrobić. Bardzo mi miło. Link do zaleceń było. Widzę, że już też się pojawił. Dziękuję za pomocny wykład. Mam pytanie o różnicę między ułatwianiem przeżywania emocji a poznawczym przepracowaniem traumy. Przy kwestii poznawczego przepracowania traumy terapia poznawcza, a tutaj po prostu towarzyszymy, słuchamy aktywnie, odzwierciedlamy, normalizujemy, przy czym tu też bardzo dbamy o określenia słowa, których używamy. Kiedy występuje bariera językowa, konieczna jest praca za pośrednictwem tłumacza. Nie mam takich doświadczeń. Tu wam powiem szczerze, nie mam. Powiem wam tak, znajduję się w sytuacjach, gdzie albo ktoś jest, albo inaczej, moi znajomi, którzy tak pracują, albo znają język rosyjski, albo ktoś kojarzy angielski, albo pojawiają się elementy polskiego. Zdarzają mi się sytuacje, kiedy mamy na przykład rodzinę, nie? O tej osoby, która potrzebuje wsparcia, i tę rodzinę angażujemy. To jest też taki dość ważny kawałek. Moi drodzy, nie bójmy się czasami zaangażować sieci wsparcia naszego klienta. To znaczy, nie zawsze musimy pracować w relacji jeden na jeden. My możemy aktywnie włączyć otoczenie osoby w pomaganie, w ten proces radzenia sobie, wspierania. Możecie z tymi osobami porozmawiać, bo jakby nawet nie tymi, które mają wspólnotę doświadczeń, ale na przykład osoba, która przyjeżdża z Ukrainy, tu ma rodzinę, to ktoś z tej rodziny pośredniczy językowo, na przykład jednocześnie uczestniczy we wspieraniu. Czy osoby z niewielkim doświadczeniem praktycznym, absolwenci psychologii po praktykach, mogą udzielać pierwszej pomocy psychologicznej? Udzielona informacja, że jest to wystarczające, by udzielać, zastanawiam się nad etyką. Moi drodzy, pierwszej pomocy tak. Tak, tego wsparcia takiego stricte emocjonalnego i mocno takiego narzędziowego, to znaczy dajemy jedzonko, kocyk, zabezpieczamy i informujemy, co się stało. Nie? To jesteśmy w stanie wszyscy zrobić. I tu naprawdę nie ma powodu. Zauważcie, też do tego nawiązywałem, że są takie momenty, gdzie nasze tendencje do gdybania, grzebania i poświęcania się na różne dziwne aktywności psychologiczne po prostu działają niekorzystnie. W związku z tym, pani Zuzo, tak, osoby, które mają niewielkie doświadczenie, mogą udzielać pierwszej pomocy psychologicznej, ale już w tym kawałku interwencyjnym, zaopiekowania przed wystąpieniem traumy, ja bym się zastanowił, w sensie ja bym się wstrzymał. Mogę pani powiedzieć szczerze, że u mnie, zanim się poczułem do tego gotowy, minęło troszkę czasu.
Tak, zaczynałem pracę od pomocy społecznej, gdzie różne rzeczy się nauczyłem, potem już w fundacje, prywatne praktyki i różne inne miejsca. Dopiero w momencie, kiedy skonfrontowałem się z tym obszarem sądowym, gdzie nie występuję w roli biegłego, ale zdarza mi się interweniować, kiedy jest sytuacja trudna, to mnie przygotowało do tego, żeby potem udzielać ludziom wsparcia. Tak, skonfrontowanie się, ja bym nie ryzykował, bo nawet jeżeli nie zrobimy krzywdy komuś, to zrobimy krzywdę sobie, a naprawdę to nas, wiecie, wyautuje z możliwości pomagania, a jesteśmy potrzebni, więc nie bierzmy na siebie tego, czego nie potrafimy i co może nam zrobić krzywdę. Więc jakby zbierając do kupy, Pani Zuzo, pierwsza pomoc psychologiczna, tak, ale do momentu, kiedy jesteście kompetentni i tym obszarem się zająć, a resztę zostawić osobom, które to potrafią robić, mają tego świadomość, są kompetentne. Czy pozytywne przewartościowanie może nieść zagrożenia dla klienta, kiedy rozpoznać, że jest to jakiś sposób wyparcia? Tutaj powiem nie na przykładzie wojny, bo trudno mi sobie tutaj coś takiego niekorzystnego zobaczyć z pozytywnym przewartościowaniem, a nie mam przypadku z praktyki. Słuchajcie, zdarza się, że klient to swoje trudne doświadczenie przewartościuje. Na przykład miałem kilka lat temu taką sytuację, gdzie klient, któremu wykryto zakażenie wirusem HIV, sobie przewartościował i nagle zaczął, wiecie, pojawiła się misja, że kolekcjonowanie szczepów wirusa jest tak jak, tak szczepów tu biorę w cudzysłów, szczepów wirusa jest jak zbieranie znaczków, im więcej, tym lepiej, tym fajniej. Tak? I to myślę, że spektakularnie pokazuje. Czyli ja z czegoś, co mnie wyklucza, co jest dla mnie zagrożeniem, robię coś fajnego, co pcha mnie do zachowań ryzykownych. I w zasadzie naraża na jeszcze większe wykluczenie. No, więc tutaj ostrożnie. Praktyczne podejście do tematu przyda mi się w pracy. Bardzo dziękuję Pani Bożeno. Dzięki. Okej. Maila już wysłałem. W stosowaniu, wiecie co, nie znam się na dzieciakach i młodzieży, ale o godzinie 20 dzisiaj Jagoda Sikora, pani doktor Jagoda Sikora prowadzi szkolenie dla specjalistów z zakresu pomocy dzieciakom i młodzieży w kryzysie. Nie wiem, czy wiecie o tym. Jeżeli chcecie, to ono jest na pewno darmowe. Nie wiem, czy Jagoda jeszcze wysyła linki, ale jeżeli potrzebujecie, to Wam mogę do formularza zgłoszeniowego wrzucić link. Tylko proszę o, a poczekajcie, bo ja nie wiem, czy dostaję na bieżąco, to może po prostu Wam wrzucę link, bo to dzisiaj dostałem. Ctrl C, przepraszam Was. Okej, kryzys specjaliści dzieci, macie. Dzisiaj o, nie wiem, 20:30. Klient współpracujący nie chce mówić o swoim doświadczeniu, jak pomóc, od czego zacząć. Moi drodzy, klient nie chce współpracować, to nie naciskamy, szczególnie w kryzysie. Patrzcie, że my odpowiadamy na pomoc. Ja tu jestem, jeżeli będziesz potrzebował, pomogę. I tyle, odpuszczamy, nie naciskamy, bo możemy traumatyzować, zniechęcić, wzbudzić opór. To nie jest potrzebne. Nie pomagamy na siłę. Waitajcie, to jeszcze raz wkleję. Możliwe jest tak, że coś się już zablokowało. Jagoda skończyła zapisy. Tak, Sara, nie wiem, czy to wrzuciliście. Wysłałem do wszystkich. Okej, lecę dalej. Prezentacje. Czy debriefing w sytuacjach będzie korzystny? Wszystko zależy od tego, nie co zrobić, tylko jak to zrobić. Nie? Jeżeli przyjmiemy założenie, że debriefing jest konieczny, to mamy z tyłu głowy, że podążamy za potrzebami. Jeżeli ktoś nie chce analizować tej sytuacji, to nie analizujemy, nie zanurzamy, nie zmuszamy. Druga rzecz, jeżeli jest już gotowy, podążamy za potrzebą, ale dbamy o osadzenie w tu i teraz i o poznawcze przetworzenie sytuacji, tak? Czyli mówimy, co się zadziało. Bo tutaj jakby można przez analogię do co zobaczyłaby kamera. Tak opisujemy sytuację, co kto zrobił, czego ja doświadczyłem, ale niekoniecznie emocjonalnie.
Z tydzień 4-5 roku psychologii mogą udzielać wsparcia. Pierwszej pomocy psychologicznej, tak, takiego wsparcia informacyjnego. Wiecie, potowarzyszyć w przeżywaniu też możecie. Ja bym się zastanowił nad tym, czy czujecie się na siłach, żeby robić co innego. Tutaj niestety nie mieliśmy przestrzeni, żeby popracować warsztatowo. Jeżeli będziecie mieć ochotę ze mną popracować, to zapraszam do Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii. Prowadzę warsztat 16 godzinny z interwencji kursowej. Tam ćwiczymy kontakt, ćwiczymy na przypadkach, budujemy strategię i wszystko robimy na mięku sytuacji rzeczywistych. Więc jeżeli będziecie mieć ochotę, potrzebę, zapraszam zarówno kontaktowo, jak i zdalnie. Ale ja bym się nie czuł gotowy bez przećwiczenia tego w praktyce. Temat prowadzenia pomocy psychologicznej z udziałem tłumacza, tyle ile byłem w stanie, tyle powiedziałem pani Aniu, nie jestem w stanie określić więcej, bo sam nigdy tak nie pracowałem. Ale w przypadku, kiedy mamy barierę językową, rzeczywiście warto. To, co istotne, patrzcie, w psychologii szalenie ważny jest ten moment, kiedy jak wiecie, znaczenie języka, sposób jego użycia. W związku z tym warto, żeby jako tłumacz pośredniczyła nam osoba, jeżeli to możliwe, która rzeczywiście bardzo dobrze zna język, i tu mówię albo o tłumaczach języka, albo o osobach o takim pochodzeniu, żeby wiecie, znaczenie było odzwierciedlone. Dzięki, Swietlana. Bardzo wartościowe szkolenie, dziękuję. Okej. Okay. Chęć odwetu, co można zrobić przez destrukcyjne, jak reagować. Chęć odwetu mi się zdarzyła, ale to też było w kontekście chorób przenoszonych drogą płciową, więc jakby nie dzisiejszy temat. Ja tutaj z reguły pracuję nad wzięciem odpowiedzialności, jakby rozgraniczeniem. Kto odpowiada za moje życie? Wiecie, na zasadzie żyj i pozwól żyć innym, co jest moje, co jest kogoś. Ogłoszenia o pomocy w internecie szukajcie, proszę. Na szkolenie z interwencji napisać do Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii. Jak będzie potrzeba, ustalimy termin. Wskazówki do pracy, zwracanie uwagi na to, żebym pomagał. Wiecie, dbajcie o siebie. Jeżeli będzie potrzeba, będziecie potrzebowali coś przegadać, to też zawsze możecie do mnie napisać i to zrobimy. Literatura, która pomoże, poleca, przepraszam, kawałek z interwencji. Słuchajcie, polskiej literatury, to cały czas odwołujemy się do rzeczy starych, to znaczy Kubacka, Jasiecka, interwencja kryzysowa, taka duża kniga, warto to przejrzeć. Są strategie interwencji kryzysowej, Gilliforta, to też warto przejrzeć. W psychologii klinicznej są warte do przejrzenia rozdział Kubacki, Jasiecki, Ziarko, tam są wskazówki dla interwencji. To, co warto przejrzeć, ale mieć z tyłu głowy, jakby, że mamy człowieka i że mogą różne reakcje być wezwane, to są podręczniki przez International Crisis... Boziu. No, wiecie, widzicie, jak to stowarzyszenie amerykańskie, które prowadzi szkolenia, wydało dwa podręczniki z pomocy z interwencji grupowej i z interwencji indywidualnej. Wybaczcie po prostu za moje nieprzygotowanie, nie, zawsze ta nazwa ucieka. ICISF, to tam można też troszkę znaleźć. Cukierkowa sytuacja u osób się skończy, znaczy zaczną się konflikty, pretensje. Jak się przygotować? Moi drodzy, przygotowujemy osoby, że pomagamy strategicznie, tak? Czyli musimy sobie uzmysłowić, co robimy dla siebie, co robimy dla kogoś i że samo takie działanie jedno nie wystarczy, więc nie możemy się wystrzelać. Jeżeli proponujemy komuś mieszkanie, to musimy na przykład określić, jak długo i co ja jestem w stanie zrobić, żeby wesprzeć osobę w poszukaniu innego i wesprzeć ją w usamodzielnieniu się albo przywróceniu zdolności do działania tu i teraz. Nie? Czyli jakby pokazujemy osobom, że musimy odpowiadać na potrzeby kogoś, a nie swoje, tak? Więc zdać sobie sprawę z tego, co to jest dla mnie. I druga rzecz, że muszę jakby popatrzeć strategicznie, co mogę zrobić, żeby tym osobom
jakby wesprzeć je w tym, żeby nie korzystały z mojej pomocy. Tak? Kiedy pojawi się frustracja, już będzie troszkę gorzej, bo będzie ciężko to rozgoryczenie zatrzymać. Dlatego warto już teraz rozmawiać z ludźmi o tym, jak pomagać, moi drodzy, i tu zadanie dla was. Tak, szczególnie, że zauważcie, zaraz się okaże, że rzeczywiście osoby z Ukrainy mogą się poczuć tu niechciane. Pytanie, czy jako studentka mogę pracować wolontaryjnie jako pierwsza pomoc psychologiczna? Powiem wam tak, to nie jest nigdzie ustalone. Widziałem ogłoszenia, że studenci piątego roku są zapraszani do takiej pomocy. Prezentacje. Pani Karolino, proszę do mnie napisać, bo ja nie mam teraz za bardzo jak zrzucić. Okej, pani Agnieszka, nabyć wiedzę, jak udzielać pierwszej pomocy psychologicznej niepełnosprawnym intelektualnie narodowości ukraińskiej. Pani Agnieszko, nie wiem. Ale myślę, że warto napisać do organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą osobom niepełnosprawnym. Myślę, że to będą osoby, które jakby najbardziej adekwatnie udzielą wsparcia, bo ja szczerze mówiąc nie jestem tu kompetentny. Tak, dzięki pani Moniko, dokładnie tak, International Critical Incident Stress Foundation, dokładnie tak to się nazywa. Przepraszam, powiem tak, że mimo szkolenia nie nauczyłem się, no tyle. Czy wspiera pan osoby w kryzysie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Nie zdarzyło mi się, osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale z niepełnosprawnością intelektualną niestety mi się nie zdarzyło, więc trudno mi pomóc. To, co jakby może być istotne, bo jakby wiecie, to, co jest do wzięcia z interwencji kryzysowej, to potrzeba elastyczności. Musimy każdą osobę zobaczyć z perspektywy jej potrzeb, możliwości i zasoby, sytuacja, zadania. Nie? Więc wprowadzam, jak się komunikuje te zasady komunikacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie do jakby ich potrzeb i lecimy bardzo podobnie. Przy czym tutaj pamiętamy inaczej. Mam takie przekonanie, że może być trochę bardziej dyrektywnie, nie? Ale to wszystko zależy od tego, co tam się zadzieje. Boże, mam... Okej. Dobra, moi drodzy. Chyba to wszyscy, chyba na wszystko odpowiedziałem. Czy macie coś jeszcze? Widzę wasze komentarze, dziękuję za nie. Dziękuję, że się dzielicie. Mail na uś. dominik.adamek@us.edu.pl dominik.adamek@us.edu.pl Już wrzucam. Okej, moi drodzy, ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję. Jeżeli będziecie potrzebować przegadania różnych rzeczy, ja was zapraszam, pomogę tak, jak będę potrafić, a jeżeli nie będę potrafić, to znajdziemy osoby, które potrafią. Na szczęście, moi drodzy, to jest zasób pracy na dwóch uniwersytetach i zrobienia tylu rzeczy, że no, moi studenci, jeżeli jesteście młodzi, to was serdecznie pozdrawiam, już wypuszczeni w ich tysiącach, są na świecie, żyją i działają, więc jeżeli ja nie będę pomóc tą rzeszą młodych albo i starszych ode mnie kompetentnych ludzi, na pewno to zrobi. Okej, fajne szkolenie, dziękuję, bardzo mi miło. Moi drodzy, życzę wam bardzo dobrego wieczoru. Odpocznijcie, proszę, zadbajcie o siebie. Spędźcie miło wieczór, znajdźcie coś, co pozwoli wam oderwać się od tej trudnej rzeczywistości i miejcie się dobrze. A, zadbajcie o siebie i czerpcie z życia to, co się da. A jeżeli będę potrzebny, dawajcie znać, piszcie. Zawsze chętnie pomogę, o ile będę potrafił. Wybaczcie też, jeżeli nie odpowiem wam od razu na maile. Nie zawsze jestem w stanie. No i jeszcze jedno, trzymajcie kciuki. Być może jest tu moja promotor, która maltretuje mnie, molestuje i to niedobrze zabrzmiało, która motywuje mnie do tego, żebym napisał doktorat do końca tego miesiąca. Więc bardzo proszę, trzymajcie kciuki, może dam radę. Okej. Okay. Dzięki wam bardzo, bardzo, bardzo. Miejcie się dobrze i do zobaczenia.